A ten, tak, ale to gdzie leciało ten Metal Calypso? Dobrze, miejmy to z głowy. Czarnuch, pedał, Niger, samobójstwo. Seks. Seks. No. Zdobanie. Dziękuję, jak ten, jak ten odcinek teraz zostanie, no to znaczy, że jebać YouTube'a i nie ma żadnych algorytmów, które czytają słowa. Dziękuję bardzo. Tolerancja. Kwiatek. Aborcja. Teraz miały być pozytywne słowa. Tęcza. Flaga tęczowa. No tęcza. No to jest dla kogoś. Parada. Nie, ale nie mogę niestety powiedzieć tego, bo to już by ci na pewno zjeli. 8 gwiazdek. Stan wojenny. Ale co YouTube ma do tego? Do jakiejś tam partii? Kurde Rosja, o. Dlaczego w ogóle ci tego? No i tak, no. Dobrze, to wszystko już chyba. Dobrze, witam was kochani bardzo serdecznie w 7 już odcinku kampanii Ostatni Utwór o Wojnie. I jak zawsze, niezastąpieni gracze ze mną są i normalnie ja, ja nie mogę wyjść z podziwu, że 6 sesji pod rząd, no wszyscy są, prawda? Teraz co prawda był miesiąc przerwy, no ale to ten, no ja byłem chory i byliśmy chorzy i jakoś tak nam się złożyło i grafikowo, to, no nieważne, ale w każdym razie jesteśmy, kontynuujemy i ze mną jest Martuńczyk, Kondziurczyk, Sneusz i Wiktoria. Halo. No i co? Na czym skończyliśmy? Że no bishopa. Że my wzięli się chyba. Wojna. Ja właśnie... nie pamiętam. Znaczy my tam jeszcze... Dobrze, i tak no. W sensie tak. Jesteśmy w miejscu, gdzie zginął Zeron, tak? Gdzie zginęło ogólnie wielu członków Ogona Diabła i ogólnie waszych przyjaciół, tak? Ale z całym stowarzyszeniem Mięs, tak? Mięs. Spokojnie jakimś. Z całym ogonem diabła i tym razem to nie są 3 osoby jak na Brykonie. Tylko jest cały ogon diabła faktycznie. Ile osób? No ile tam? Dają na grupę, 15. Tylko tyle? No cały chyba. Ale to jest już po właśnie tej poprzedniej bitwie, gdzie zginął, wiesz, na przykład Togo nie ma, tak? A ja myślałam, że ogon diabła jest duży, tylko wiele no i był. Członków jest daleko. Właśnie, no. Jak? I retro bluza. Ale teraz nie pamiętacie, że ogon diabła się rozpadł, tak? Mhm. Ogon diabła się rozpadł. Niewiele zostało. Wiele osób odeszło, zresztą Słonina odszedł, prawda? No, to jest... I nie wróci. Słonina odszedł. A na chwilę wróci. To był, wiesz, w ogonie diabła. Nie ma, tak? I ten, no i dlatego, no bo... Agaresa nie ma, nie? I musicie go teraz uwolnić, prawda? I zatrzymaliśmy na razie. Zdobywanie tych rzeczy na razie jest zapauzowane. No tak. Bo i tak sporo tego mamy, ale wrócimy. Tylko najpierw zrobimy główny wątek. No akurat... Troszeczkę głównego wątku i troszeczkę pobocznych, tak? No i mamy. A z takich pobocznych to morświnę zdobyliśmy na poprzednim. Tak. Morświnie, słoneczny dysk, barani. To nie na poprzednim, to jeszcze poprzedni. Nie. Morświnia i teleportowaliście się na baranisko. A i na poprzednie było teraz tym ogniem? Że słuchajcie, ale musimy się teleportować, bo tu się ludzie z pochodniami zbliżają. Tak. I takie światło w nocy widać było tak, z lasu. Tak. Chyba jesteś tam wiele i ty mu nie chciałeś pozwolić zabić. Tak. A ja powiedziałem, że nie zabiję, bo kopnął ktoś tam. Jak nic inne. Ale do dzisiaj nie wiadomo, czy umarł jeden człowiek, tak jak Baranina obiecał. W bliskiej przyszłości, jak przeżyjecie, no to dowiecie się. Przeżyjemy. Sparuję na stosunek. Sparuj. Całą straż Kondziwara. Albo wiesz, co zrobił z panem. Mam Boba. Tom? Boba. Rzek delfin. Tak, bo jest zapater pierzasty, tak? Nie. A to ten co? No ptaszek. I już. No już, jednym ataki. Jednym ataki. Nie zwiejesz choćby nie wiem co przed jego wielkim zwiejesz ptakiem. Hasford. Nie, przed tym wielkim ptakiem, a nie przed jego wielkim. Ja mam w ogóle szkicowanie no tak. Z RPG-ów. A nie, to jest głównie kamera. Czyli tak, no wy możecie jakby widzowie troszeczkę confused być, bo jakby no jest to miejsce i jakby fabuła dotycząca jakby kampanii, która nie była nagrywana, nie? Ale jest kanonicznie w każdym razie. Bo stara nie była nagrywana.
No to co grałaś też. Nie? Nie, Wiktor nie grał w Truman Show. Nie. To kto tam grał? A, Daniel, Marta i Disney. No i Jeremiah. Jeremiah i chyba... Nie. Jeremiah teraz przeszedł w końcu mojego wampira. Kogo grał Jeremiah? Kto myślisz? No kogo mógł Jeremiah grać? Jaki klan? Simic. Nie. Nie, Oskamery. Markawian. Tak. Oczywiście, no kogo mógł grać Jeremiah, jak nie Markawian? Jestem. Ja. Już masz toreador. A teraz będzie sabat. Teraz sabat, czyli bierz. No, daj piwko. Dobra. Sok. No zobaczysz. Sok jabłko. Chyba nie ma marka no, w sabacie. Ale może być sok chmielowy. No to jest sok, no. I bo to sok chmielowy. Kamera jest... To nie jest sok, to jest alkohol wysokoprocentowy. Proszę was, patrzcie. O kurwa! Ale... Sok się spienił! A, Moska to robi specjalnie, żeby od razu na początku filmiku móc zdemotyzować albo nie. To nie wiem, co ma zobaczyć. Przepraszam. A to jest. Nie no, dawno nie nagrywałem i jestem podniecony. No dobrze. No poszło. A potem chcę oczyścić atmosferę, więc mówimy teraz najbrzydsze i najgorsze rzeczy, żeby potem już tylko było miło. No. Bardzo mi seks, bardzo seks miło. Że aż doszłeś do siebie. Nie chce mi się nic. To będzie 20 zł. Dobra. Za... Skoro jest bez sensu, po co w ogóle jesteśmy? To będzie te... 20 zł za te mandarynki, prezerwatywy. No już chyba wszystko powiedzieliśmy, co kontrowersyjne. Jeszcze nie wiem. Ja ją na was już trochę rzeczy robię. Nie będę zło. Pedofilia, nekrofilia, dendrofilia, pedonekrodendrofilia. Zofilia. Jestem bardzo zadowolony z kraju, w którym żyję. Jestem bardzo szczęśliwy. Nie zasłaniajmy kogoś. Inflacja wcale nie poszła w górę. Mruga, ciebie to nie dotyczy. Dobra, słuchajcie. Mrugajmy to nie jest, nie jest tak. Jesteście ogólnie, tak? No tam jest łącznie. Między szmaragdowym wybrzeżem, a normalnym wybrzeżem, prawda? Widzicie zamek w chmurach, jakby na takich kamiennych wyspach, no nie? I nie, tutaj nie może być. I Conjurer poznaje właśnie ten... Tutaj właśnie stracili mojego przyjaciela. Wielu przyjaciół. Nie znałeś go. A ty byś go polubił. No. Pół dolinianin, pół Dagos lodu. A! O Dagosach mało wiem, bo ja tu bardziej bestie, nie? Walczyłem z nim na arenie słońca. Czyli nie z nim, tylko ramię w ramię z nim, prawda? Ej, prawda, że Kondziwar to ma w cholerę blizn? Tak. Na klatce? No, on z shotgunem dostał przecież i tutaj cycek mu cały eksplodował. No. Taką dziurę mam. A i na bliźnie ma tatuaż w radnej kurwy ropuchy, tak? Pamiętam to. Gdzie zerwałeś z ciała jakiejś nekromantki, no nie? To nie ten tatuaż i se, ten. To jest postać, która się nie obracała w środkach. Każda moja postać była rozsądna, taka w miarę się zastanawiała. Kondziwar w środkach nie przeobrany. On wszedł do przodu, po prostu kogoś zabić, to kogoś zabić. Ale fajny tatuaż. Ja to zrobię razem. Taką postać? Spoko. Jakąś tam głowę przynieść kogoś ważnego, proś. Ma. Tylko dzieci nie zabije. Tylko, że mnie Oskar od razu zabija. No i właśnie, właśnie baranina, no nie? Podszedł do Kondziwara, bestia z zielonki? Bestia z samotnej góry? Na trzech! I takie potężnie się tak uścisnęli, bo to takie obie tak. By, takie dwa by... Nie, jakiś taki z tego mema, niech wiesz, że czarny, taki biały, tak sęgę przyciskają. Predatora ta scena. No tak, to dokładnie to. I te mięśnie takie, wiesz. Albo te Spidermany, wiesz. Wiesz, które? To jednocześnie było te dwa memy naraz teraz. A nie, to był rzeźnik z zielonki i bestia z samotnego. No, to teraz dwa memy naraz. Ten, te Spidermany dwa. A potem te potężne, umięśnione ramiona sposobne. Czekające.
Kurwa! Przepraszam. To jest kobieta. Jaki błąd odtwarzania? Ci kurwa zaraz dam. Zaraz dam. Dobra. Fantazy, metal, kurwa i chuj. Tak napisałeś? Metal, kurwa i chuj. Jest! No. Magnaci i czarodzieje. A wyskoczył. Bo pierdolę. Wiedźmin Żebrowskim jest lepszy od Wiedźmina Netflixa. No to tutaj już na pewno zdaję. Nie, polski YouTube nie pozwoli. To już przecież nie się stanie. Ludzie zaczną nas hejtować i będziemy popularni. Albo donate to. Będzie dużo komentarzy i dużo wyświetleń. Serio tak uważam, teraz tak poważnie. Uwielbiam ten serial z Żebrowskim. Teraz wszystko jest lepsze, tego widzimy. I chuj wszystkim do tego. Nie, zawsze lubię ten serial. Teraz po drugim sezonie, no tak. Dobra, no i... Kurwa, ja nie mogę z tym idę. Dobra, ja ci dostępnie. Ale ja nie mogę. Ja wcześniej też wolałem. Ja w domu przestałam korzystać, więc mam teraz dźwięk. No nie, to jest Wesimirem jak zrobić. Przed chwilą coś się odpaliło. Tak, ono. O? No z Wesimirem to by nawet no, fajnie. No i tam też zjebali sporo. Wesimir Kapłanem. No kurde. Proszę się połączyć. Ale w moim Netflixie. Ja nie wiem, Rowskim. Tak. Netflixowe to oglądaliśmy dwa razy. To? Kreskówka? No tam jest ten z Wesimir, co oglądamy. A to Wesimir. Bardzo dobre. No. No, dużo próbach tam jest. I młody Wesimir. Nie będzie, ale chyba przesadzili, on nie mógł być taki hej do przodu taki. Może no, taki... właśnie, może się wyszalał, wiesz, na młodu, a na staro, wiesz, posadził się. Kurwa, jakiś ten jak asasyn stoi w tym dalu. Znaczy, on po prostu, wiesz, on robił jak... Co musimy wiedzieć, kądziłasz? No. Ja nie wiem, ja wchodzę i napierdalam, no już, no ja nie przebieram w środkach, no. Proszę bardzo, ja tutaj jakiegoś głowę kogoś, proszę bardzo, przyniosłem i ten, no i ja się nie pierdoliłem nigdy w środkach. A teraz się złagodniałeś, kądziła, coś. Bo to nie te czasy chyba. O, trzeba teraz przywództwo, a nie tylko siłę. Siła słowa też jest siłą. A kiedy on najbardziej zdobył ten tytuł rzeźnika z zielonki? On coś takiego odpierdolił na maksa raz. Jak zabił... Zabił tam kogoś, nie? Ale kogo właśnie? Bo myślał, że koleś, którego zabija w zielonce, tak? To jest zamójca jego matki, tak? No i to błąd. Nie. A ten, co wypalił mu tak pół twarzy i tam się torturował, no to był zabójca matki. Bo się przyznał do tego. Ale to w Ekterionie. A, bo to dwie różne postacie. To. Ojca swojego zabił praktycznie. Swojego hodowca. Hodowca. Bo on, wiesz, z próbówki jest. Z próbówki jest. Wziąłeś z próbówki. DNA. In vitro. In vitro. In vitro to już się nie wiesz. Polski rozkład. Komunizm. Ekskomunizm. Dobra. Nie ma dowodu. Dobra, dobra już. Hitler. O, no teraz już. Hitler nie był zły. Obozy śmierci. Dobra, dobra, już musimy się ogarnąć. Przestań. Polskie obozy zagłady. Nie polskie, nie. To nie polskie. Najlepszym polskie. Przypadku wytnuty w Polsce. To tylko polskie. Nie ma polskie, nie ma polskie. No dobra. Ja wiem. To już na 100%. Argram. Wstawię Oskar jeszcze raz wyciętymi złymi fragmentami. To połowę chciałby wyciąć. Ale jakby skasowali, to byś wstawił z wyciętymi złymi fragmentami jeszcze raz. To. Dobra. Nie chciałbym. Trudno. Wstawisz na RedTube, bo na Sadistika. Wstawisz tylko link na YouTube, a ta sesja będzie na Sadistika. Dobra, potężne uściśnięcie dłoni, Spidermany. Nie no. I klimatyzm. No to kto w takim razie wie, co tam zaszło? Na tej twierdzy w Gieł, tak? Tam, gdzie to ta twierdza jest tam? Tam jest Agares, tak? Wiadomo. Tak. Znaczy podobno... Tutaj jest... przychodzą... No, osoby, które są z klanu opętanych, jeszcze niedobitki. To właśnie składać ja nie pamiętam, hołd. Czemu podobno tam... jest naczyniem, no tak jak słyszeliśmy zresztą, to przy was było. No, tak, no. Podobno jest naczyniem dla samego... Wiecie kogo? Chyba. No, tylko złego, no. Którego złego? Władcy piekiem. Złego. Nieważne. Słuchaj. A co się tam stało, że tam zginęło tych ludzi? To nie pamiętam, to przypomnę. Chodziła tam, stracił wielu przyjaciół. No mnie zabił czary pierwca, jako Ewan. A to tam było, że Kondziuara też zabił ktoś prawie? Tak. Baranisko.
Nie, inne baranisko. Hebetery. Też to takie baranisko trochę. No. Prawie zabił Kondziwara. Tak. A mnie zabił. To była ostatnia bitwa jakby? To była ostatnia sesja? Tak. No ja zginęłem. Znaczy nie, z Kondziwarem? Mhm. Potem jeszcze zagraliśmy, wiesz, już... Że zaczyna się wojna i zaczynasz... A kogo tam zabił Kondziwara? Najważniejszego, najlepszego? Tutaj? Nie, tam, w tej wydarzeniach. Kogo zabił? Bo on kogoś tam też takiego zajebistego zabił. A nie zabił tego Hebeterela? A może w końcu tak. A, i wiem, że jakiegoś tego mrocznego, jakiegoś jeźdźca, jakieś takie splugawione stwory. Swój taki bardzo trudny do pokonania. Taka masa, taka ciepka, taka jakby z ciemności masa zrobiona. A to nie był jego przywołaniec? A, no tak. No ale to nie był. To zwykły przywołaniec. Ale był dość zajebisty. Właśnie, tak przywołałem. Oskar? Chodzi ładem, nie jest tego przyzwolenia. Ale też jedną do silne Hanna. No tak. Masz przywołańca w końcu? Tak. Jakiego? Ja też mam Feliksa. Nie chwaliłeś się, że masz przywołańca. Przywołaj, Boga! Weź tam dokładnie, bo wiesz. To co on robi, bo nie wiem. Czy ty mówisz, że on tak. Ja bym może jakiś problem sam to przybierać. Ja mam też no tak. Feliksa. To zależy, no to jest taki bogin, tak? Pokaż! Bogin? No jak z Harry'ego Pottera, tak? Taki duch, właśnie jak każdy ma wiesz. Patronus? No nie, ty ten co w więzieniu Azkabanu, że wyskakiwał z szafy i przybierał, o, wiesz, różne koszmary, w zależności przy kim się znajdował. A, to. Tak on miał końca. Ale tylko się zamienia w kodyszkach, nie mogę, nie wiem, tak. On nie może wejść na ten, na Megdus, tylko zbrojka zrobić na ten Megdus z siebie, tak jakby wzmocnić Megdus. Co zrobił? Z siebie zbroję? Na przykład, no wiesz, tak, kto zmienia kształty, tak wejść na tą Megdus, żeby wiesz, no tak. Tak wzmocnić w teorii mógłby, no. O, pokaż go! Ale on nie ma swojej formy. On jest jakby ciemnością, tak? No po prostu wiesz, o jak twoja koszulka. No to będę, ale tak, to może przywołujesz go? Będę, ale tak, a nudne. A ja mam Feniksa. Jak ja też robię. Feniks! O, to już zbawię. Weź się, zgaś! Weź zgaś! Zgaś! Ale jak on jest, bo mam na 4, to powiem tak. Kurwa! Mamy tutaj niezauważenie być. A no taki jebnie, no. Tak, 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 dobra, słuchajcie. Ja byłem tam. Nie wiem, czy, nie pamiętam, czy Glacier tam był, ale Glacier mówi, byłem tam. Słuchajcie, chodzi o to, że... Znacie Suigi oczywiście. To jest najpotężniejsza gildia bandytów na świecie. Ostatnio oczywiście Kondziwar pokonał Hebeterela, czyli głowę jakby tej bandy. Niemalże zginąłeś. Ja pamiętam to, prawda? Tak, tak, tak. No. Tak, tak było chyba. No. Ten rogaty, tak? To baranisko. Tak, no Hebetere to, no. Spokojnie, baranina to inne baranisko. No i dobra, no i... Tak, tak. Chodzi o to, że po prostu te Suigi połączyły się z klanem chaosu, prawda? Rozumiecie? Tak. Dlaczego? Może mają wspólne interesy. Co było w tych sercach, może nie wiem dlaczego. Dobra. Super odpowiedź. Dziękuję. Właśnie. I dlatego są bardzo silni i mają jeszcze więcej członków. Teraz mniej prawdopodobnie, no bo wiadomo, że troszeczkę ostatnim razem wytłukliśmy. Ale teraz wbijamy się, prawda? Mamy przewagę liczebną i tym razem nie uciekamy. Walczymy tam na śmierć i życie, prawda? Kto umrze, ten umrze i trudno. Trudny najpierw albo zostawimy ciała, albo kurde. Okay. Bo się będzie słyszał. Ja i tak będę z tym mówić, nie założycie się. No to cóż. Czy jesteś gotowy? Kładę buff, arkani, do wszystkich. To jest dawno, że mecze świecą, tak? No, przeznaczał, no. Chciałem być... No, tutaj jesteś, patrzcie, tutaj jesteśmy. Tutaj jesteśmy. Jest dzień. Ładuję kuszę, wsiadam na Megdus. Ja biorę Pegazika. Urosną tam jakieś fajne zioła? To ja biorę mojego przyzwańca i zamieniam go w... To jest plaż. A czy może zamienić się kadnie w Megdus? Tak. No to zamieniam się Megdus. Ej! Esfer, ty znam. Co to kurwa za Fodorem? Tak. Megdus tylko, że czarny. Tak, poczułem się skonfundowany, widząc tą drugą. Mogę nas teleportować. Nicha!
Nie, nie teleportujemy się. Dobra, a jaki dobrze, jest ten działanie? Mówi ta szakalołaczyca. Nie? To nie może być Medgus, to musi być w dobrze, w takim razie ja odpalę samolot. Make dark. I wpierdolę się po prostu w zamek. Zrobię wyrwę w murze. Tym samolotem, którym leciliśmy, prawda? Zrobię wyrwę w murze i wszyscy się wbijamy. Dobra. Nie masz jakiejś rakiety? Mogę skonstruować, ale to godzinka dwie. Nie mamy czasu. A i tak wszyscy ten. Czy na smoka wejdziecie, no to... Ty kobiety masz bardzo męski głos. Dobra, zaczynamy. A ja lubię taki głos u kobiet. Konradzie. Lubię ci Lota. Nie lubię Lota. Serio. Lota. Soczek. Nie lubisz lotu? A ekipy? No to już teraz. Na pewno to zdejmę. To jak to się nazywa? Te napoje, jak on lubi. Wiesz co, troszeczkę z dupy te żary. Ej, też jesteśmy w piwnicy. No. Tutaj nie nawiązujemy do tego rosnego kanału. Ja już nie oglądam z dupy. Zajebistego, oczytanego, kulturalnego. Tam nie przeklinają w ogóle. Dobra, lecimy powrotem. No to ja lecę na Pegazie. A ja lecę na Megdusie. Megdur. Nie. To jest Megdark. Megdark. Megdark i Megdus. Co? Megdark. Kiedy? Megdark. Zrobił Megdus. Megdus właśnie, bo Martyn wie co. Informuje. Megdus w ciemności. Megdark. A Megdus się taka... Dobra, to wszyscy lecicie za tym. Megdus taka samolodem. Się poczuła, zaczęła się przyglądać. To my lecimy za motem, który zaraz... Megdus zaczęła gadać na zasadzie... Za samolotem. Za samolotem. Megdus zaczęła gadać na zasadzie, to ja jestem taka gruba. A czy mój ten ma jakieś ograniczenia do wielkości? Megdus nie wie, no pewnie tak. Ciekawe, jak sama zrobić. Nie masz za gruby chłód, Megdus, no. Tylko ciemność. No i po co zrobię? Ona ma kompleks. A po co teraz chcesz tu sprawdzać? Się pytam tylko. No. To jest tak, jak zobaczysz. Nie wiesz, tak, na dobra, no to w takim razie nie wiesz, bo nie sprawdzałem. Ja mam taki wkurzający głos. To jest tak, jak siebie zobaczysz na kamerze w końcu. Nie? I takie, o kurde. Dobra, to ja? Jak ja się zestarzałem. I Megdus teraz tak mi się żali całą drogę patrząc na Megdark. Nie masz drogę, no króciutko. Nie masz grubych ud, Megdus, wcale, no. Nie jestem gruba. Co? No, to lecimy. No lecimy, skurwa. No jak samolotem uderzamy, tak? To? Tak. No robimy dziurę, wyrwę. Tak. A tylko jednym? Ja. Czy dwoma? Jedno. No to cóż. Oczywiście zanim jakby samolot uderzył w zamek. W niebno. Czy ten zamek pod niebną fotelce? Kilka wież? To oczywiście zauważyli was, że coś leci. Oczywiście. Jakby... Ktoś wyskoczył przez okno, jakaś jedna postać. I machnęła ręką i tak jakby przedłużyła sobie rękę taką wielką, no nie? Taką łapą ciemności, no nie? Złapała ten samolot i zmierzyła go, wybuch jakby ten. Kawałki w ogóle jakiś... Samolot kurwa zmierzyła? Tak. I widzicie, że jest to taki no niski człowiek, średniego wieku. A łapy ma taką, że zmierzyła samo. Czy nie, to on sobie... No, tak jakby energią sobie, wiesz, przedłużył, no nie, i powiększył. Też byś tak przedłużyć energię. Lewituje, widzicie, no, czarnego maga z ogromną, ogromną ten, szpiczastą czapką, no nie, maga. Słyszeliście o nim, że to jest głównodowodzący klanu chaosu, czyli Rabadon. Co? Który ostatnio... No napierdolił on wszystko, tak? Napierdolił? Tak. Kiedy nam napierdolił? Co? No przecież na pierwszej sesji. Jak kończył Armię. A, to aż wtedy. No to teraz mu napierdolimy. Dobra. Ktoś w takim razie na jedną iglicę, no nie, wskoczył, widzicie, jego zastępcę, czyli Kamaszo, który ostatnio wam napierdolił. Takiego, ten, umieśnionego takiego, ten, z taką jakby
maską czaszki, no nie? Nie lubię takich typów. Jaką taki mam maskę? Barbarzyńcy. Barbarzyńcy, nie mam. Jest po prostu silny. No i cóż, no i szakalowaczyca nie żyje. Nie! Tak, niestety. No ona latała tym samolotem? Tak. Myślałam, że... No, nie zdążyła wyskoczyć, bo nic się nie spodziewała, że ten no, przerwie. No chyba widziała, że to nie ręka leci. Nie, bo to się działo tak szybko. Dobrze. No i dobrze. Oskryptowane. To za lewe to sleper kudek jak w filmie. Są skrzyżowane. Mogliście inny plan wymyślić. Niech umojrzemy, bo mi się kończą dziesiarty. Ja miałem lepszą. Tak, nie zobaczcie. Dobrze, ogromna ręka zmieniła się w bistro, nie? Zaczęła wymachiwać, no nie? Jednego tego kryształowego smoka, tego rektuma. I na ciebie leci bicz. A tu chce się ten, tak cofnąć, nie? Ale... Dobra, uniknąłeś. Tu drugą rękę w bicz i jeszcze. W ogóle ten. Niech to Dark Magdus ugryzie bicz. Proszę. Niech Dark Magdus ugryzie bicz. Co? Co sobie stanie? No zbaw go kogoś. I pociągnie. Bo moja to się ale. Nie no, psina jakby ten. Skoczył, no nie? I tak jądrami tego na ten wodę. Ale musny! Ale jestem silny. I odbił się od niego i gdzieś do fortecy skoczył, no nie? No kurwa. A ty co chciałeś zrobić? Mów. No, że jego ten chowaniec zamienia się w koszmary czytnika, więc no, zamienił jego koszmar. No, no, może co, co się boi? Ale nie wiem, czy tak to działa tak samo, dokładnie tak samo, że mogę tylko, że ten chowaniec wie taki, czego się boi, drugą osobę. A ty, on już spadał, no, bo jeszcze się smutny. To czy innej wymiarze? Dobra, ja rzucam kulą Arkanii. Dobra, w tym momencie małżewina też skoczył, no nie? Małżewinę tylko ten tak rabaną złapał i takim promieniem tak w ziemię cisnął. Nie, muszę szuknąć. Dlaczego? On tak macha. A jest ten bicz dalej, macha ten bicz? No zaraz tutaj nie będzie. Nie, już nie. Dostał kulę w Arkanii. I odleciał. No błagam, no! Odleciał, tak? No to właśnie do środka takiego. Dobra, atakuje cię. No to to. Kogo? Jabłko! Ogólnie wbijacie się w takie należy do twierdzy. Okej. Jest wrak twierdzy? Tak. Nie, na górę się wbijamy. Nie. Ale weszliśmy. No, oknami, kurwa, wszystkim. Nie no, to już to. Teleportujesz. Nie, Undeor po prostu wiesz. Na mury się teleportujesz. Undeor po prostu wyskoczył. Undeor! Wpierdolą, no nie? Zrobił. Ja na murach czyszczę strażników. A może ty zrób siebie z cienia i wsiądź na prawdziwą Magdus, a ja wsiądę na Dark Magdus. Umiesz swoją kopię cienia. A może niech cień zmieni się w Bendeara? Wynegujesz go, tak? Dobra, może to... zmieni się w Bendeara jeżdżącego na Dark Magic. Ej, wtedy będziesz miał wolną rękę. Nie no. Zrób jeszcze moją kopię ciemności. Nie wiem, czy mogę dwóch na raz zrobić. Nie może dwóch na raz. Chyba to będzie jako jeden byt. Ogólnie ten, no, wszyscy się bijecie. Ej, może dwa na raz zrobić? Tak. Ale wy nie macie. Nie, nie może. Nie. Dobra, to nie będzie już to Dark Magic. Ty czyścisz, no nie? Jakieś plepsy w ogóle, jakieś ten, jakieś... Ja tylko samą kosturę, nie? Jakieś nie. Jak samą kosturę? No i czasami kula, jakaś kula, tak to kostur, tak. Dobra, Star Warsa. To jakieś w ogóle plepsy... A my się rodziliśmy jakoś, czy szantaczem? Nie wiem, ona powiedziała, że na murach czyści. A wy wszyscy raczej w domyśle wleciliście po prostu, nie? Dobra! 3, 4! Kurwa! Fala taka ognia na wszystko, co złe. Ale jaką falą mroku? 3, 4! Fala ogniem mroku! 3, 4! Bro. Ogień z mrokiem się połączył. Taką jedną falą. Może być? Jest ten ogólnie ten ogromny ten
kosmiczny smok, no nie? On zaczął latać też wszystko w ogóle ten. Napierdalać teraz sobie bardziej jesteście przygotowani, macie jakby element zaskoczenia, prawda? Ale no jakby najsilniejszy z was oczywiście, no to jest właśnie ten kosmiczny smok i smoki Tirab Galeba. Właśnie dlatego widzicie, że właśnie Rabadon zaczął z nimi walczyć. Rabadon walczy z... Zajebista opcja. Z kim? Z kosmicznym smokiem i z Marokowym. Taki niebieski ogień teraz się zrobił. Skąd się wzięły kosmiczne smoki? Nie ma taki czarny, z czerwonym wykresem. Z Mierzecy? Nasi? Ty, nie wiem, wiesz co się działo na pewnej sesji? Nie, wiem, mi tutaj... Pamięć totalnie. No Drakanot, tak? Wszystkie żywioły zdobył i stał się... Nie mam taką pustkę w głowie. Smokiem kosmicznym kryształ. Ty, ja też tak nie pamiętam. Okej, okay, już pamiętam. Nie, pamiętam, że przygłosił się na koniec. No dobra. Rabadon bije się z tymi smokami Graf. Tymi... Opisz ten ogień jeszcze raz. Czarny? Z czerwonymi akcentami? No. Ja bym narzucił ją w fale światła, żeby w ogóle nie było. Chcesz dołączyć farą światła do naszego ognia? Ja bym było spijał, prawda, esne. Wow. Ale nie mamy niestety światła, to może nie wiem. Muszę brać coś na pamięć teraz. Dobra, no, orzechy jest. No nie wiem, już nie. Okej, okay, po kolei. Co robisz? No połączyliśmy ogień z mrokiem. Czyli wy jesteście razem, tak? No tą falę robimy taką wspólną. Medus Dark i Medus Classic. Dobra, to widzicie ten, takie ogromne nagle ten. Faktycznie tam paru plebsów nie zgadnęliście. Paru? No dobra, tylko paru. No najpierw widzicie mięso Armana. Wiadomo. I ten, jakby... Przez sufit, no nie? Wpierdolił się taki ciężki, ogromny, wiesz, taki 3-metrowy koleś, no nie? W tej kamiennej zbroi. No to na niego to! Tak, z taką tarczą i ten, po prostu blokuje to, no nie? I zaczyna podchodzić. Taką ma silną tarczę? Tak. Że blokuje ogień z mrokiem razem? Dobra, to rzucam czarną dziurę przed niego. Jakie to tarczę centralnie, no? A ja go z ogona. Lepiej nie mogę oglądać w tej czarnej dziurze. Z czego zrobiono? Nie! Czarną dziurę robię, nic nie robię. Tylko czarną dziurę. Ja już widzę. Nie no, on... Okej, okay, czyli jakby ogień przestał dziać, tak? No i mój dzieje. Tak, przestaliśmy dziać ogniem i... Mój dzieje, jego nie. Magnus dzieje, a ja rzuciłem czarną dziurę. Przed tarczą, jaką miałem tarczę. A on nie może robić ruchu w trakcie, kiedy to pomiot atakuje? Może. Normalnie nie wiem, coś tam. A, to jego pomiot? A, pomiot, dobra, okej. Okay. Pomiot dalej dobra, robi z tym ogniem, a ten... Dobra. Dobrze, ale tak jakby czarna dziura w ogóle ten, nie tykała się go, no nie? Jakim prawem? Jest silny. To w łeb go. Co z tego, że jest silny? W łeb go. Jest za ogromną kamienną tarczą. No to tak, ale, że nawet, bo... nawet tarczą mnie ty niszczyło. Dobrze zrobiłeś, ale Oskar się tak szybko z tego działalki chyba. Ale czekaj, nie. Odsunięte ma kolana? Stopy, cokolwiek. Nie wiesz, bo ziejesz ogniem i cały w ogniem. No to w kolano próbuję go strzelić. Strzałem w kolano. Nie trafił. Nie dostał strzału w kolano? O, Oskar! No bo trafiłeś, ale ma zbyt grubą zbroję. Dobra, to rzucam. Nie zabiję. Czy miał dostać strzał w kolano i zrezygnować. Rzucam czarną kopułę, żeby na wszystkim tej wiesz, ciemności. Otoczyć. Przepalę tą tarczę w końcu. On odbił w ogóle ten ogień i... I w drugiej ręce trzyma taką ogromną kosę, no nie, ale nie taką normalną. Kosę tylko taką jakby no... Ten drugi rodzaj. Nie? Ale ta tarcza może mieć ogromną przed magią, to wtedy obroni się. Czyli odsłonił się. Tak, ale ogień na kamień no nie działa i tak, tak. Ale czyli odsłonił się. Tak. To przez... No to go w łeb strzelam. Ale no to odsłonił się i od razu, wiesz, właśnie chce, wiesz... Osłonił się i od razu tą kosą, no nie? Chce Magdus pierdolony. No to szybko, niech Magdus mu wytrąci ogień. A wiesz co działa na kamień? Jaki ogień? Lawowy. Ale ja nie mogę. Hespert ja wytrącam ogonem tą kosę z ręki. No. Czyli Magdus nie unika. Nie, dobra, ja mu. Ja barierę zrobię. Chcę wytrącić tą kosę. Ja barierę. W trakcie jego ciosu? Ja barierę zrobię. Jakoś tak spod. Bariera. Ogromny, ciężki, kamienny rycerz. No ale to przynajmniej niech kosę mu wytrącić jakoś. Stary! Ona nie jest taka wielka i silna. Cholera, no to ja próbuję mu przynajmniej tą gitarą moją jakoś tak
ono falą jakoś. Spróbuj go jakoś ten. Pędę sobie, wiesz. Żeby tą kosą rzucił tą kosą gdzieś w bok. Rzuć tą kosą w bok. A ja barierę się przed. On ma z smoka mrok. Tarara. Nie no, Meg już ledwo co uniknęła, musiała w ogóle ten, żeby uniknąć takiego, takiego ogromnego ciosu, musiała zlecieć na górę i w ogóle wbiła się ten głową w sufit, no nie? Kurwa, Meg dosyć aż tak wysoko. Dajcie pisko, ja nie mogę zrobić. Ty? Co robisz? Ja mówię, co robiłem. No to, ale no to, no to byłem w trakcie opisywania akcji, nie przerywajmy sobie. Dobra, czyli że będę poleciała walnogą w sufit, tak? Tak. To ja rzucam tą tam kółę, żeby wszystko było w tym momencie, żeby nikt nie widział. Próbuję go obejść. Próbuję go obejść. I wtedy... Dwóch ciemności, próbuję go dać po prostu. Ja po prostu próbuję. A my nie widzimy nic nowego. Z tyłu jakoś próbuję, nie? Znaleźć z tołu pomieszczenia. Tak zrobiłeś. Zadałeś mu dwa ciosy, no nie? I faktycznie porysowałeś jego zbroję. Ale nie przebiłeś nic. Nie dostrzegłeś również wcześniej żadnej, żadnej przerwy w jego zbroi. No jest to potężny przeciwnik, prawda? Słyszysz, jak obraca się z ciosem. To był nie. Zrobiłeś mu. Ja wracam tam. Teraz jesteś w ciemności. Co? Dlaczego? Bo on użył czarnej kopuły na was wszystkich. Nic nie widzisz, Megdus też nic nie widzisz. Kurwa, no co jest? A kto użył? On? No. Ale żeś... To się nie było do nawet, Andrzeju, tak? Nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? No, w takim zobacz, razie... co tam robiłeś. Co robisz? Krepiemy, no. Ja? No. Megdus, weź go na węży, czuj jakoś. Bo on jest za plecami do Megdus obuszony, tak? Nie no, ucieka. A spierdala. Ucieka Megdus. Megdus ucieka? Tak. Ze mną? Tak. Ona nic nie widzi, nie będzie walczyć w ciemności. To gitarą mogę sobie rozświetlić? Nie. Możesz grać na gitarze dalej, ale to nie działało, tak? Gitara nie działała. No to przynajmniej gitarą zaczynam grać Fear of the Dark, żeby rozświetlić. To. Ja bym mu na to pozwoliła, bo... Ty, to spróbuję moim chowańcem jakby go opętać. Czym? Opętaj go chowańcem. Tak, żeby weszło w niego. To jest, to jest dobre, to w takim razie... Co? Co powiedział? Co? Chowańcem chciałem. To Oskar opowiedział. To w takim razie ciemność, która jest wszędzie, nie? Zaczęła wnikać pomiędzy jego zbroję, no nie? No. Za co ten, no. Tak jakby próbuje się uwolnić, no nie? Robi się jaśniej? Nie. Krew zaczyna ten, z niej okapać, ale w końcu jakby ten, wybił się i przebił się przez ten, przez... Przez sufit, nie? No spytała. Co jest on spytała? Tak. I jest obok dobra, mnie. Dobra, ja mogę go zaatakować? Może obok mnie wyskoczy? Ja jak nie chcę sobie robić. Ty właśnie wyleciałeś... Wyleciałeś z budynku, no nie? Wyleciałeś z budynku i widzicie z Megdus, że on właśnie ten rycerz tak w ogóle jeszcze nad tym zamkiem, no nie? Z 15 metrów, tak wiesz, skoczył, no nie? A bo teleporty go nam na oceanu. Co by myśli? Skoro dziedziwy bardzo ciężkiej kamiennej zbroi, to mi się wydaje, że utonie. No dawaj, teleportuj go na oczach. Ale mnie tam nie ma. Ja się tylko pytałam, skoro... Ha! Nie nagrało się. Nie powiem co. To nie zrobiłem. Ja to takie fajne pomysły, kurde, z teleportacją myślałem to. Mam samą łodę, możesz spętać, mogę kurwa ten. To jest takie... I wbija tam cię. Dobra, w takim razie. Jestem dalej, daleko od zamku. Nie no, no nie. Jesteś poza tą barierą. Dopiero co wyszedłeś jakby z tej ciemności. Nie? A jeżeli ten gościu skoczył tak w fizie. Tak, to ja zdejmuję tą kupułę. Dobrze. Lecę tam znowu. Lecę, bo chcę. To on chwycił te jakby kosę oburącz, no nie? I zaczyna spadać na całą fortecę, no nie? Okej, okay. No, mogę, że jestem jego widzę, tak? Tak. Teleportujesz go na noce. Okej, dobra. Dobra, na jakiś wodospad. A w ogóle gdzie jesteśmy? Tam są te łusie na samym dole. Łusie na samym dole.
Dobrze, rycerz w takim razie uderzył jakby w całą twierdzę, fortecę, no nie? I wszystko zaczęło się walić, no nie? Wszędzie pęknięcia na górze. Sam sobie niszczy swoją fortecę? Wszystko zaczyna eksplodować. To jego forteca jest. To jest jego forteca, niszczy sobie. On jest twardy, nie mąty. Wszyscy ten, wszystko się zaczęło walić, no nie? W mgnieniu oka wszyscy zaczęli mówię, spierdalać, wyskakiwać, no nie? Z tej fortecy gdzieś do wody, czy coś. No. Coś tak czułam, że nie trzeba nic zrobić. Trzeba sam sobie wypracować. Ty nie zauważyłeś, jak on spada, no nie? Bo byłeś jakby w pomieszczeniu jeszcze. Ale wiesz, wszystko zaczęło ten. Zaczęło się walić, paru kamieni ten uniknąłeś, ale w końcu. Niestety gruz cię przygniótł, no nie? No nie, nie koniec. A jeszcze gdzieś blisko jego? Mogę komuś barierę pomóc. Barierę. No i na nieboskłonie w ogóle jakieś wybuchy ciemności są, no nie? Smoki w ogóle walczące, no nie? Oskar, czy mogę zrobić tak, że moją barierę tak wiesz, że od siebie tak jak są, wiesz, powiększać, żeby te kamienie odsunąć? Tak. Nie, bo ty musisz pod tymi kamieniami teraz leżeć 2 tygodnie i się zacznie druga część. I będziesz miał wyzerowane staty znowu. A nie wiesz, dlaczego to robię. Ono tak te gruzy zdejmuje na mnie z tą barierą. Okej. Dobra. Martyna, ty byłaś na murach, prawda? Zaczęłaś ten, tak jak mówiłaś. Tam tyle psów, no nie? Z kostura zaczęłaś napierdalać jakąś tam kuluarkami i tak dalej. Ale potem też, wbiłaś kostur w pierwszy jakiegoś, wiesz, marynarza jakiegoś, majtka jakiegoś, no nie, jakiegoś plebsa. Nie jestem zabijaka, więc... I wiesz, jakby tuż za nim pojawił się Kanaszo. Ten barbarzyńca z tą czaszką, maską czaszki. Oni z nim walczyli? Tak. Nie. A, to oni z jakimś kamiennym rycerzem. Z Paulem walczyli. Ale to udało się z nikim chyba. A ty, no ja postać się gdzie jesteś, co ty robisz? No nie wiem właśnie. Nie. Chwycił jakby ten głowę tego majska, no nie jest zmierzył jak dłoni, no nie? Co się dzieje z jego postacią? On sobie siedzi na ty. No zaraz, po kolei, no. On sobie siedzi na pegazie i wiecie. No, bo próbuję cię zaatakować. Unika. Ale błysk. Dobra, i oceniam, które co to jest za... jakie naką ma broń, tak, umiejętności, zbroje. Pięść. Tak. Nie ma zbroi. Dobra, ma jakieś na rękach. Gołą miałem 5 na tym tak. Z gołymi jajcami chodź. Ile mogę wypełnić jego siłę? Nie, 20 Pół. Milionów. To chyba pięści. Mam punchman. Okej. Okay, nie no, przed chwilą zmiar, że po prostu tak wiesz, od niechcenia głowę, no nie? No, majkę jakiegoś. Próbuję cię zaatakować. Ja pierdolę. Dobra, teleportuję się do góry tej bliżej, to jest nie. Nie możesz się blinkać, teleportacja chwilę trwa. W walce nie możesz tego używać. Jesteś bezużyteczny. No widzisz, Oskar? Dobrze, pierwsze co powiedziałaś to... Zrób coś! Dobrze, będziesz mi przerywać, to zaraz umrzesz. Się skończy. Dobrze, bo ona i tak chce grać tą. Ja chcę grać. No właśnie, to nie przerywaj. Ale ty daje w teleportacji ciągle ograniczenia są z cóż. Będę być teleportacja, bo teleportuje tą całą twierdzę. A i wrzucają piszą, to się może to teleportować tak o, nie? Co? Jak i piszą się może tak teleportować. Oj, na całą tą twierdzę umiesz teleportować i co pierwsze powiedziałeś, że unikasz, tak? Jego ciosu. Yes. I koniec, wygrałem. No, nie udałeś. Co? Bariera. Dobra, uderzył. No, całą tą fortecę. Tak, no to ja troszeczkę z nami nie włączył. Uderzył cię w żebra, prawda? Strzaskał ci wszystkie żebra i takiego twistera. Spada w ogóle z tej fortecy, nie będzie. Robię sobie barierę, która mnie opuści spokojnie na ziemi. I spierdalam. Jakby muszę od niego się odsunąć, bo ja zwarcie nie mam z nim szans. Dobra, jak mniej więcej wiem, gdzie on jest, to on. Bo jest w trakcie waszej akcji, no dajcie po kolei. A w trakcie naszej, okej. Okay. Twierdza jeszcze jest. Jesz. Robię bariery pod nogami, żeby łagodnie na ziemię upaść. Zalogowałeś. Nie zdążyłeś. Tak, ponieważ złapał cię za pater pierzasty. Aaa, za pater. Pierzaska pierwsza. Trochę ty. Złapał cię za fatę pierzasty, no nie? Jak ty graf online? No, lecicie w przestworza? No weźcie, no. Ja z góry na pierwszą. Ale też nie, możemy gadać przecież.
Ja słyszę, spokojnie. Ja z góry napierdalam no kulami, jak wiesz, jak bombowiec. Ale no nie będzie słychać wiesz, no. Bombowiec jakiś taki, nie? A, no. A, no to tak. Tak, leci już w takim razie przez przestworza, no nie? Widzisz, że on skacze z tej fortecy na ciebie, no nie? No to bariery robię. Przede, przede mną i przed zapoterem, żeby na mnie skacze. Nie udaje się. No. Przebija się przez bariery, no nie? Chwyta ten, zapotera za kark, no nie? Łamie go. Nie! Kasia. No, chcesz zabić zaczyna cię spadać? Ja się na muszą sesją zastanowię. Ciebie ten chce uderzyć w tym momencie. Umieram. Co robisz? Unik. Jesteś w powietrzu. Jesteś w powietrzu, spadasz, nie masz jak zrobić uniku. No to cóż. Leci w takim razie na ciebie pięść. I przez co mówisz ostatnio. Takie ostrze, które ucina mu rękę, no nie? I pięść tylko tak, takie... No tak się zrobiłem. Minus pół HP. Tak? I jakby ktoś złapał ciebie za ramię od tyłu, no nie? I widzisz, że glacier właśnie tak ten... między ciebie a jego się wala i wbija mu miecz w serce, no nie? No, próbuje wyjąć, nie może. No kurwa, ten go łapie ten, drugą ręką, którą jeszcze ma, łapie go za ten, za jego rękę, łamie mu, glacierowi, pff, i w ogóle jakimś takim dziwnym ten. Co robisz ty w tym czasie? Strzelam, promieniem, nie, promieniem. Się widzimy ostatni raz, widzę. Palarkę. Nie, no i bardzo dobrze. Będę ale tak musiał mówić, bo kanoniczna jest. Promieniem. Tak. Nie, falą. Promieniem. Promieniem go. Promieniem. Dobrze, w takim razie ty uderzyłaś go promieniem, co jakby wiesz, w jedną stronę go pchnęło, glacier pociągnął swój miecz w drugą stronę. Zastanowałaś go chwilę tym promieniem i on zdążył ten uciąć mu głowę. Tak? No. Jas! Ja zastanowałam, czy to jest ostatni krąg. Dobra. Ale ten gość promień. No promień. Z kosmosu. A dobra, mogę mieć zwykły promień? Dobra. Może będę miała zwykły promień. Użyłam teraz, nie? Promień to jest drugi krąg, tak? Okej. Okay. Wywalisz go z ręki. A co masz na piątym kręgu? Kometę Arkań. A faktycznie. Oj, lubisz powietrze cały czas? Jego ciało zaczyna spadać. Glacier ciebie chwycił, no nie? Wiem co zrobić. Machnął tylko ręką, nastawił sobie rękę, no nie? Tak jakby nie wiem, w sekundę ją uzdrowił. Wait, kto? Glacier. How? Jak to się stało? I jakby takim tornadem podlatuje cię znowu do twierdzy, nie? To jest glacier? Powiedz mi, czy ja widzę ciało może tak. Cofatera? To jest trakcie waszego. Tak. Szybko muszę podlecieć i zebrać jego DNA. W trakcie walki. No tak, no słuchaj, to jest na przyszłość już. Muszę szybko podlecieć, wziąć parę piór, krew. Kiedy może po walce to zrobisz. Kiedy on... ja po walce będę miał tę okazję zrobić? Zobacz. Kiedy Magnus uciekała z tego... Teraz jest walka, no to dobra, później to zrobię. Przypomnij mi. Dobra, już. Przypomnij mi. To jest bardzo ważna rzecz. Może odtworzę Safatera. Najważniejsza rzecz. Szczerze chcę wziąć DNA, bo może go odtworzę. Może go uratować. Nie, już jego nie uratuję. Ma skręcony kark, przerwany rdzeń kręgowy. Ale może go odnowić. Ale mogę, chciałbym skopiować jakoś gdzieś. Wiesz o co? Coś poszukać, coś pokombinować, mikrologić jakoś. A może coś podobnego do Zafatera zrobić. Rozumiesz? Tak. Dobra, ale to później. To ja już chcę zapisze na przeciw. Tak później skreślę. Będzie Zafater kurwiasty. A ja co za mną dalej się dzieje? Podlatujecie do twierdzy i w tym momencie widzisz, że... Jak podlatujesz? A czemu to jest Zafatera, a nie Zafa później? Za tornadę. Z glaciera na tornadzie, tak? Ach, lecicie. Do twierdzy? No. Jakby wracacie do walki, tak? I widzicie w tym samym momencie, że
ogromny kamienny rycerz uderzył w całą twierdzę i ona idzie w cegły cała, no nie? Dziękuję, Gracier. Cała Gracier. Nie, dobra, ale... Musimy uratować Agaresa i znaleźć Bishopa. No. To jest... To jest... Gracier? A z kim jesteś? Ale jak on mógł powiedzieć cokolwiek? Ona jeszcze z mnie jest. Jak on mógł cokolwiek powiedzieć, jak właśnie się twierdzą nazwać? Ułamki sekundy to są, wyczekaj. Ja w ostatniej chwili, tak. Ale jesteście w twierdzy, czy nie? Czekaj, ja już nie wiem, czy się... Spadałaś przecież, tak? Spadałaś. I ten, jesteś w powietrzu, na tornadzie sobie z nim gadasz, tak? No to... Bo... Sam już jestem w twierdzy, no. Powiedziałeś, że będą jakieś... Nie. Powiedziałem, że w trakcie, gdy lecicie, no to ona ten... Upada, tak? Widzicie. Ty w twierdzy nie jesteś, ale jak będzie tak dalej, to... No jakbyście byli w twierdzy, no to jak byś zobaczyła, że się wali, to... Dobra, i koniec akcji. Chodź, sobie bo tylko kawę pił. Ty co robiłeś z tym? No pewnie poczułem, jakie co robiłeś. No wrzuciłem. Dzisiaj po prostu podjąłem potwierdzi i powiedziałem, że już. I dopóki jeszcze się nie rozmalała, nie? Tak chodziłeś nie... tylko... No pewnie tak, no pewnie, wiesz, gdzieś tu na światło jakieś, kurde, jakieś, wiesz, inicjatusz czy coś. No tam mówię, nie łańcuchem złapałem za śnieg, czy... Jak on ma zrobienie, tak naprawdę? Nie no, troszeczkę tam wyblokowałem. No, używałem magii, walczyłem, nie wiem. I tak zastanawiam się, czy to przykład o tutaj nie ma włóczni właśnie, jest od tego Huberta. Nie twierdzę. Ci szukałeś tym włóczni, tak? No, to na bo walczyłem i szukałem, bo nie dało mi się po tym świecie. Widzisz w takim razie wysokiego, szczupłego kolesia z włócznią świętego Huberta. Klosem! Jak to było? Znajdź ukrytą... Taki RPG. Znajdź ukrytą jaskinię przywódcy bandytów. Jaskinia przywódcy bandytów. Taka jebitna czaszka. Taka wiesz, że no jak tylko brakuje napisu jaskinia przywódcy bandytów. Taki neonem, nie? To wódka. Chaosu, tak? Nie. Kto to jest? Jak nie wiesz. Ktoś, kto zabrał włócznię świętego Huberta po śmierci Zerona. I ktoś, kto go nie powinieneś lubić. Pytam, kim jesteś? Kto masz ten? Nie jest Jeremiasz? Jeremiasz ma te ostrze. Co? Chcesz zabrać tę włócznię z dowodem do zakonu Słońca? Tak. Już jestem filtrem. Nie, przejdź się. Proszę. Nie, tak nie wiedziałem, czy to jest. No, obroniłeś się. Jak chcę go koplą, wiesz, tak z partyzanta, żeby pierdzielną. Czyli na kopnąłeś go, on znowu. O to chce się zasłonić z dęki go. Dobra, to... to dresiarskie takie. Ty próbowałeś go z dęki, on cię z pięści. No ale żeby trzymać, to jest prostu tak nie potrzebne. Jesteście mniej więcej na równym to poziomie. To próbuję go w brzuch wypalić. No, ty oni się biją jak drechole. No. Thank you. Jakiś tu wygardy stoicie, wiesz. Punktujecie się. Przychodzi Luda. Narra. Właśnie mówię, to wiem, właśnie tak się zgiął i papę. Ale to by nic nie dało, nie dałoby nic. On był dobry w kulach, drugi w kulach był. I to by nic nie dało. Jak przegrasz z nim, to będziesz mówił, że to by nic nie dało, bo on i tak by wygrał. Uderzyłeś go, poczuł, ale tak samo jak ty też nie za bardzo czujecie swoje ciosy. Pewnie trochę, macie też podobne staty. No, i tak. Trochę nam im to zajmie, zanim się wykończy. Nic nie tak, jeszcze piątkę. Nie, on w końcu ci kopnął, no nie? I ten, tak parę razy machnął tą włócznią, no nie? Próbuję teraz taki potężniejszy atak wyprowadzić, no nie? Którego... Chcę i kulą światła. Nie włączę. Ile masz zwinności? Zwinności? 218. Okej. Okay. Udało ci się. A powiem tylko nie po oczach, no. Nie po oczach, nie w szczepionkę. Udało ci się. Wbił w takim razie włócznie w ziemię, w tym momencie cisnąłeś no właśnie jego kulą światła i faktycznie ten dostał, ja on chwilowo go oślepiłeś. Ja mam dużo, 30 ponad parę na kulę światła. Chcę go, biorę pozdyganem, chcę go wdzielić pozdyganem. Dobra, to
On na ślepo w tym momencie tak łokciem chciał, no nie? W miejscu gdzie stałeś. Uderzyłeś go i na, nie wiesz, łokciem jak on chciał. No tutaj tak. I tak, i strzaskałeś mu po prostu, wiesz, tutaj staw, no nie? No ale... I to drugi raz. Teraz tak pół ślepo, no nie? Widzisz, że ten jest w takim lekkim, wiesz, no. Nie wiem, co się dzieje, machnął w uczniu, no nie? No to próbowałem właśnie wybić w uczniu, tylko teraz nie ma słowa. A nie, wcześniej mówiłeś, że... Nie ma słowa. Nie, że chcę, właśnie nie widziałem, wiesz, on zrobił, nie? Rozumiem, bo ten, widziałem jego stawu, on był ślepy i chciałem... Nie czuję, bo on jest... Coś śladowe jest. Bo nie, no, wcześniej mówiłeś, że dobijasz go. Tak więc, w jednym momencie zadaliście sobie cios, no nie? Ty faktycznie uderzyłeś go, trzaskałeś mu czaszkę, ale on w tym samym momencie też uderzył cię w uszy, no nie? A gdzie ja nie wiem, tutaj, tu? No tutaj takie rozcięcie właśnie. No dobra, jak się, nie wiem, co się wybieram. I wszystko, wiesz, no. Takie niewyraźnie się stało, no nie? I kamienie, widzisz ten, do końca nie wiesz, czy jakoś ten, jakoś wizualizacja ci się jakaś stała, czy coś, czy faktycznie... Zwizualizuj to sobie. Wszystko wokół się zaczyna walić, no nie? Wszystko się wali. Przeznaczenie się wali, wszystko się wali. Życie się wali, ludzie się walą, wszystko. Konie się walą. Szybko wziąć ten busz i ten spierdzielać. Na co kosztowało nawet na pomadku. Tylko stwierdzić. Wiem, to wyższy jest stwierdzić. Dobrze, widzisz tylko na końcu korytarza takie światełko, no nie, żeby wyskoczyć przez okno? No. Biegniesz. Tylko nie wiem, czy na śmierć. Okay. Masz dużo wytrzymałości, tak więc pomadko. Kondycja ci się nie kończy. No. Czy unikniesz kamieni? No mam 218, nie wiem. No. W którą stronę unikasz? Co? Brawo. Uniknąłeś. Jak Arkeida. Tak, to jest quick time event. Okej. Okay. Nie czytam ci w myślach. Okej, no, no nie, masz cztery kierunki, no nie? To jest fuga. W którym... Okej, teraz jak unikasz? Nie możesz zrobić. Cztery kierunki, tak? Tak, możesz odsunąć się w przód, w lewo, w prawo, no nie? Odsuwam się. Gdzie odsuwasz się? W lewo. A w lewo. Okej, okay, udało ci się uniknąć kamienia. I ostatnia szansa. Jesteś już no, 2/3 drogi za tobą. Nie wiem. Kurwa, nie wiem, naprawdę. Okej. Okay. No, i ostatni kamień jak unikasz? Nie do końca widzisz jak one spadają, dlatego no, wiesz. Chyba znaczy, nie słyszę chyba jak spadają. Chyba lecą w tej stronie. Widzisz, że coś leci, ale nie wiesz gdzie poleci, no nie? Dlatego wiesz, tak? Prawo. Uniknąłeś. Bo ja sobie myślałem jakiś kierunek, gdzie spadnie kamień i on jak by wybrał ten sam kierunek, to by dostał. Więc to jest 25%. Nie? Dobra. W takim razie tak. Ale ten, okej, okay, czyli był jakby sprawdzian kondycji, zręczności. No i teraz wytrzymałości, ponieważ ten, taką wielką skałę dostałeś, ale masz dużo wytrzymałości, no, nawet dużo. Nie trzeba sprawdzić. Wyskoczyłeś przez okno. 324. I we, nie wiem, zawołałem Pegaza? Tak. Nie, mi właśnie ten. No, tak, bierze cię, no nie? No ja mam to, wiesz, biorę sobie te włócznie jakoś, nie wiem, na plecy, czy, czy jakoś, nie wiem, do boku, nie wiem, co składamy. Włócznie. Włócznie, no? Właśnie. I tego Huberta. Ale nie wiem, macie, już ja Dektrionem oddam. Bender też nie umiał strzelać z kuszy. Ale nie, to jest tak, wiesz, ona jest, była zaginiona, nie? Mnie uczył Sandrax. A wyleczyłem sobie ten... Mówię, daję hajs i ma być najlepszy kusznik na... Leczysz sobie, tak? No to chwilowo ten. Leczysz się? No i widzisz, że faktycznie troszeczkę odsunąłeś się od ten, od tej twierdzy i cała się zapada, no nie? Ale tylko o kurwa. I ten, i na zgliszczach, no nie? Na poszczególnych tam jakiś ten, no, fundamentach, które pozostawały, no nie? Stoi właśnie ten rycerz. No. Kamienny. Tak, kamienny. I w tym momencie wszyscy jakby widzicie go. A, jesteśmy przed kamiennym rycerzem. No tyle, tak. Że widzimy go. Ten co... A na niebie cały czas są w ogóle błyski ciemności jakieś, no nie? Zaczyna w ogóle ten, robić się ciemno, chmury czarne i tak dalej. Cztery ogromne smoki właśnie z Rabadonem walczą i... No niestety z kimś jeszcze.
No nie. No, widzicie jego unikatowe umiejętności, prawda? Czyli cięcie przestrzeni, wchodzenie w portale, wychodzenie w innym miejscu. Tak jest, Rain. No, tam gdzie? Rain w tym momencie jakby podlatuje na wysokość tej wysepki w tym, w powietrzu, nie? A gdzie kontrola? Baranisko? Biją się, w tym momencie dobijają jakby już wie, pozostałych, nie? Wy mieliście jakby swoje mini boss fighty, tak? Każdy z was. I tak. Dobra, czyli teraz walczymy we czwórkę z tym kamiennym rycerzem. Czwórka! Ciebie nie ma. Jest. Przyleciałam. A, wróciłam. No, ja ten. Kamienny rycerz kontra czwórka nasza. I Bishop. Na Bishopa! Dobra, trzeba go dokończyć. Właśnie Glacier tylko spojrzał się. I go wzrokiem zabił. Idę. Jeden na jeden. Nie on go zabije wzrokiem. Nie zatrzymasz mnie. Idź. Możesz już Pegaza? A jak? Weź mu daj Dark Magnus. Niech on latał. No. Tak? Megdark. Dobra. Bo Pegaza szkoda, siada. Bo Dark Magnus jak zginie, to nic się nie stanie. No i poleciał do Bishopa, no nie na solo, go będzie. Do Bishopa! Dark Magnus zginie, to otworzysz nową, a jego Pegaza szkoda, a jego mojego smoka. Ja mogę sobie nową otworzyć, czy nie? Dobra, ja będę. Drugą nie. Ja i tak i tak. Jak zginie mój ten, to nową. A, o to chodzi, tak. Odradzają się, tak. To jest tylko Dark Magnus. Magnus Classic. Magnus HD. Jak w tych grach starych odnowionych, możesz Classic wersję. Albo skórkę. No dobra, to niech. I on tam może wiesz, jakby ten chowanie tam już. On pomaga. Czy masz wina, taka, a, siodno. Dobra, widzimy kamiennego rycerza, tak? Tak. Uderzył potężną kosą w ziemię, no nie? Machnął przed sobą, tak jakby jeszcze ją powiększył, no nie? I pozostałe jakieś tam wierzchy z jego fundamenty, no nie? Skosił po prostu, no nie? Że jest cała, no niemalże prosta wyspa, no nie? Kurwa, tak. W tym, no. No walczymy z nim, no. A z kim? A, z tym kamieniem. Ty, ciebie zauważył, jak jesteś pod kamieniem przystrzaśnięty, no nie? No, on się wydostał. Gdzie? No używam tej jeszcze. Już powiedziałem, że użyłem. Ale kiedy? Ja go teleportuję. Znowu pod kamieniem? Co tego się wydostałem, już mówiłem. Że użyłem bariery, żeby się wiesz, odepnąć pod kamieniem. No a potem przywołał Dark Magnus, jak raz ją wziął i pojechał na sol. Wydostał się sam. Wydostał się czy nie? Tak. Bo jak nie, to ja go teleportuję. Tak. Dobra, nie, no okej. Okay. Faktycznie tego. Dobrze. Okay. Poszedł na solo Glacierski. Okej, okay, to żeby nie było, to od razu co się uwolniłeś, faktycznie udało ci się. Ale zdążył do ciebie podejść i zadaje cios. Nie. Oczywiście jesteś bardziej zwinny. Uniknąłeś bez żadnego ten. Nie buduj go z ogona! Nie buduj z kuli! Dlaczego używasz cały czas pierwszopoziomowych skilli, no. Kula, promień, jaka kometa, jakiś, nie wiem, astralny byt, cokolwiek. Nie, kula. Bo to są erki. To się na wykończenie robi. To użyj już teraz, co? A ja proponuję sobie armatniego. Dopiero teraz odkryłem, jak się gra w Star Trek w stylu Warcrafta. Serio. Mówię, bo mnie to zawsze wkurwiało. A! Oskar, wiesz czemu, bo ja chcę zebrać kula. Sobie fajnie. Ja tylko dokończę. Bazę, porobię sobie najlepsze jednostki i ruszę na przeciwnika. Nie, co? Nie? Feniksa. A w tym samym czasie przeciwnik jakimiś pierdółkami mnie wykańczy. Dobrze. A to trzeba 5 pierdółek i już iść. I następne 5 pierdółek i już. Wiesz o co chodzi? Żeby go tak... No będzie jak całe wojsko. Widzisz, że kondziora wstaje z gliszczy też, no nie? Cały w ranach, no nie? Rany. I wyciąga z paska takie piwerko. I jego miecz tak, wiesz, powiększa się do 20 metrów, no nie? Miał taką miecz. Bo im większe rany, tym większe pierdolenie. A jak na skraju śmierci jest, to ma taką już zajebistą ten miecz, wiesz o co chodzi? 50 metrów. I jest. I jako, że ten kamienny rycerz powiększył sobie swoją broń, to na dwa takie, wiesz, 15-metrowe, wiesz, broń, no nie? Takie na pół tej wyspy, no nie? Tak, wiesz, ścierają się. Ej, czy Magnus ma ostry ogon? Nie. Kurde, bo chciałem tak... No to nie jest bliższy ogon, ja chciałem tak tym ogonem w usta temu rycerzowi. Nie ma tam żadnego otworu. Kabel wyjął, no.
kamień wchodzący, taki układ. Nic nie widzi, on też po, ale on też powolny jest. Nie, on jest ultra szybki. Ja po prostu ma wielką kosę, która się... No dobra, to już nie skończył resę walczy z nim. Hmm. Ktoś jest ranny? No, Watan, zwany Taranem, w ogóle krzyknął do tego, do Undeora, że ten, że załom pod nim ziemię, coś takiego. Usłyszeliście? Ale ja powiem się tego, że no dobrze, zobaczymy. Załom pod nim ziemię. Tak. Undeor ten wyczekał dobry moment, ten, rzucił się z młotem i uderzył pod ten, jakby pod tego kamiennego rycerza. Urwał połowę wyspy, która spada jakby... Ten rycerz razem z nią, no nie? Gdzie to spada? Ja chcę ten... Do wody. Krucjatus tam, tylko jeszcze wachę będziesz, nie daj. Czyli ten wiesz... Udaje ci się tak... Żeby go biło w ziemię, nie? Krucjatus. No z tą ciężką zbroją nie podniesie się raczej z dnia, no, wiesz, na wody. Ale w razie czego, nie? Przywalić do ziemi. Betonowe zamiast buciki to... To krzyżne. On teraz ma krzyżówki, betonowe krzyże. Bo to się dobra, czyli spadamy, tak? Nie. Lecimy, jesteśmy w powietrzu. Ty wiesz, że z daleka... No wy tam jakoś ten, ten, weszliście na tą połowę, która się nie zawala, nie? No. Jak patrzę na ten obraz z daleka, to ta kobieta wygląda jak... Jak się nazywają te ptaki z tymi ogromnymi dziobami czerwonymi? Tukany. Tukanołaczyca. No patrz, tak spojrzy z boku. No to jest chyba ten, to nie jest... Tukanołaczyca. Nie tylko o ten nos trochę psuje. Jakby nie miała nosa, byś przykleiła ten czerwony do niej, to tu kanołaczyca. To chyba osobny ten. No, a ci ten... Proszę się utopić, tak? Ten rycerz. No, jest ta kobita, tak? No. A dlaczego ten wielki dziób czerwony ma po lewej? Krzyżak. Jałem. O co to jest? Na pewno się utopił. Nie. Czy jednego mam z głowy, drugiego... Ten czerwony... To jest do góry nogami. Chodźcie, szybko wszyscy po leczenie. Co ci dolega? To jest cyk do góry. Co ci dolega? A ja muszę leczyć. Co ci dolega? Kto mówi? Uzdrowiciel, pomarańczka. Nie. Co ona tu robi? Przecież ona odeszła z ogonem. Ale nie, to nie jest kanoniczne. Jeszcze. Nie, ja pytałam się, czy ktoś jest ranny, żeby kogoś leczyć. Dobra, nie? No uzdrowiam. Pytam się, czy ciebie uleczyć, no. Tobie co jest? Tutaj pokażę. Że to rywa spierdzi, to zgoda. Samo, chyba samo, mimo wszystko samo. Megdus w głowę ma i ja też tu. Ale kurde, rozkażę na Karela. Megdus najwięcej w głowę dostała. No ogólnie dostała. Mnie tutaj było. Aż przeciwbólowy jakiś? Tak. Nie, mnie uderzył. W ramię mnie uderzył. Co z Glacierem? Honziuar, co z Glacierem? Wszyscy się właśnie patrzą tam, jak się bitwa toczy w przestworzach. No i niestety nie macie dobrych wieści oczywiście. Tak. Glacier umiera? No to cóż, w sumie? No w sumie? No cóż. No w sumie. No przepraszam. Widzimy spadającego Glaciera, tak spadł. Albo części go ciała. Nie, faktycznie widzicie, że tego Rabadona, prawda, tego czarnego maga. No ty czarny mago człowieka oraku. Faktycznie, smok tira w Genderer, prawda? Chwycił prawie jak Bender. Albo dwa smoki tira go tak wiesz, z dwóch stron chwyciły i rozerwały go w pół. Prawda? Ale w tym samym momencie Bishop wbił Siruwie w serce smoka i rozdarł mu całą pierś, no nie? Tu żebra, no nie? Zaczęły wylatywać serce na wierzchu, prawda? Tylko takim jakby... Myślałem, że Bishop to jest pozytywną postacią. Promieniem ten cisnął. Jakby przedłużył swoje ostrze takim kryształem. Smoki tylko kryształem i ten. I kiedyś tak było. Zresztą powiedziałeś mu coś, tak? Jeszcze na poprzedniej kampanii, tak? Że cycuś. Ja nie pochwalam, ale ten. Przestań zabijać smoki. Ja myślałem, że on tylko złe zabije. I to było. Tak było. Co się stało z tym człowiekiem? I zabił smoka tirofobne. Kurwa! Jest jeden. Rabadon umiera, ale smok tiraf niestety też umarł. Tak jakby cały świat
zszarzał. No nie. Jakby nie było tego ciepła na całym świecie. Nie? Już to był tak rzadki. Nie! No. Saturacja. No, no jedyny. Słuchaj, jedyny smokownia, aspekt ognia. Ja chyba tam lecę pomóc. No już chyba nie żyje. No nie. Glacier w tym momencie skoczył na Bishopa. A ja wsiadam na Magnus i lecę do nich. Trudno. No okej. Okay. Nie daruję tego! No opisuj, co tam robi Glacier. Próbował mu jakby strzelić Baxtara, prawda? Jak Bishop był zajęty, bo dobijał tego smoka. Ale Bishop w tym momencie jakby odwrócił się. Jednym ciachnięciem ściął mu obie szable. No nie? Glacier jeszcze próbował mierzyć się z nim, prawda? Ale Bishop się z nim tylko bawił i ostatecznie przebił jakby Glaciera na wylot, prawda? Czyli teraz jest Bishop zajęty i zdezorientowany. Bishop nie, raczej od niechcenia to wszystko zrobił, no nie? Znacznie przerasta potęgą nawet Glaciera, tak? Ale co, ja nie zdążyłem jeszcze podlecieć. To byliśmy blisko tej akcji, czy gdzieś tak tam? No nie, to gdzieś gdzieś pod chmurami siedziałem. Ale czyli co, ja lecę. Lecisz. No, to właśnie tak szczerze? To mogę powiedzieć, co chcę zrobić. Ja myślałem, że Magnus po prostu Bishopa zjadła. To jest myśl. Albo jak gorsza. To będzie najgorsza śmierć dla łowcy smoku. Zjedzają. Albo nie, właśnie go ślepnie, Magnus go zje. Albo go spętam łańcuchem. No, Glacier. Tylko spojrzał i ten. I zaczął upadać, jakby zsunął się z ostrza, no nie? I powoli zaczyna spadać bez żadnego w ogóle. A jestem blisko ten Glacier. Dobra, wiesz. Dźwięku. Dobra, to mój trochowanie. Przed tobą jakaś istota się pojawiła świetlista. Przede mną? Tak. Co? Poczekaj, Bendear. A! Zdjął ci rękę. Poczekaj, widzisz wszechmogącego. Co, jakby zapauzował świat? Nie. Chodź. Jakby popchnął cię i jesteście już w czwórkę, no nie? Znowu na tej wysepce. E co jest? Poczekaj, Bendear. Ja wiem, że jesteś w emocjach. No nie? Wzmocnię wam moc. Tym razem o wiele bardziej. Wszechmogący. Wszechmogący. Razem z Bendearem się pojawił. I z Magnus. Raz sto. To nie rozdamy chyba do. Ale ostatni raz to będzie. Jak to ostatni? Nie było. Ostatni, ale. To jest ten moment, rozumiecie? Musicie po prostu pozbyć się Bishopa. A właśnie ten. Mamy tą kulę Oriona? Z sobą? Dałem właśnie ten. Rain, nie? Nie. No, czy ona nie ma zniszczona, tylko pusta. A pójdę do pusta. No właśnie, gdzie jest Gareth? Pusta. Gareth? No stał się demonem. Ale gdzieś tutaj jest. No w fortecy chyba był, tak? Szukaj, nie ktoś go szuka po podziemiach. Po podziemiach? Tak. Wy tutaj zostańcie. Zwiększaj tą moc. Dziesięciokrotnie. Sto. Nie mogę tego zrobić. Sto. 50, nie rozdamy tych punktów do jutra. No po prostu 0 sobie zadam, będzie łatwiej. No będzie 0. No. Nawet 2 0, bo 100. Dobra, to 20. 100. 15, no 16. Dobra, 1000. 20 milionów. Milion od razu. No, milion, dawaj. Roz... 10-krotnie moc? No. 100. Nie jestem wszechmogący, to już rasa, tak? Ale nie mogę. Bogiem, jesteś Bogiem, możesz wszystko. Uświadom to sobie. Nie przestaniecie, no to nie zwiększę wam w ogóle. Dobra. Już tak? 10 czy w ogóle? No. Dobra. No, to dziękuję bardzo. No. Ty wybredny, no 10 gardzisz. Czy będziemy. No, ale nie patrzymy. Dobra, jakie będzie wszystko. To koniecznie szefuj. 13 milionów będziemy mieć. Wszystko 0 więcej. No, czyli tu jedynkę tylko sprzedaj. Dobrze. Ale jesteś Bogiem, tak? Świadom to sobie. Nie jest Bóg. Daj im pensji. Tak jakby tego glaciera złapał spadającego, no nie? Położył przed wami.
I ten. I za was ten. Watan, no nie, przynosi AGS-a. No nie. Ułożyli i ten. Ich obok siebie, no nie. Ale co, oni żyją? Agares żyje! Oddycha! Dobra, to teraz. I ten. Widzicie, że jest nagi? No nie? Kto, Agares? Tak. I tak jakby. Zawsze chciałem wiedzieć, jakie demony mają. No nie wiem, ja staram się go lepiej. Różni się dużo jego temu. I widzisz, że tak jakby widzicie wszyscy, że z jego serca, no nie? Tak jakby wyrasta taka głowa szatana, no nie? Próbuje wydostać się na zewnątrz i on walczy, no nie? A pamiętacie, że on jakby podległ. Malutka główka diabełka. Tak. Podległ transformacji. Podległ transformacji już 2 lata temu, no nie? Czyli pewnie przez cały czas 2 lata zmaga się cały czas z demonem, no nie? I nie pozwala mu wyjść na zewnątrz. To nie wiem, staram się go jakoś mu pomóc, uleczyć go? Nie. Ma pomysły. Nie mamy egzorcysty. Nie pomożemy. Ja jestem egzorcystą przecież. Kurde, ty coś, no to już, no. A co mam mówić? No już spiritus, kurwus, no odpędzają. Mam cokolwiek mówić? Kowali? Wiesz, co robić. No to nie wiem. O, klękam z Dagaresem, nie? I tak i po prostu modlę się po prostu tak, no coś tam szepczę po prostu, no nie? To jest jakiś egzorcyzm, no. Nie znasz na egzorcyzm. Nie, muzykę wpisz. No po prostu klękam przed Dagaresem, no tak ręcko, wiesz, tak na tym sercu kładę, nie? Po prostu, wiesz. Tylko żeby trochę osłabić tego demona. Nie wiem, ile na jeden egzorcyzm mam. Ja tak się teraz zastanawiam, czemu słowo spiritus, czyli alkohol wzięło się przez spiritus, to jest dusza. Spirit. Bo dusza jest czysta, ale szalak alkohol. Czystość, a czystości. Dziwne, dała czystość. No bardzo dziwne. Odegraj się. Co? On cierpi szybko. No. To ja co mam mówić? No daj mówię, no. Oczyszczaj go ze zła. No to oczyszczaj, no staram się właśnie tak myśleć, właśnie no, takie, nie wiem, jakieś ręce mi, znaczy no, nie wiem. Ile masz talentu magicznego? 800. A inteligencji? Inteligencji, nie wiem, 158. Ale mam talent. Może być kiepsko. Kiepsko. No to mogę jest, go pomóc z magią? To jest jednak. Mogę wypalić raz. Ale mam talent magiczny. To jest jednak szatan. No, ale to talent magiczny, no najpierw spróbuję. No. Dobra, ja szukam jakiegoś maga umysłu. No nie ma czasu. Anioł? No ja nie jestem aniołem. Jestem. Dawaj no! No próbuję go leczyć, no. Ale odgrywaj. Co masz na myśli? Spiritus. Dobra, radę coś anioł z tym zrobić? No raczej. Raczej no. Zdecydowanie, no. No ja jestem pół aniołem. No. No, jestem taki. To jest pół anioła światła, nie? Czy nie, no, światła, nie aniołem. Nie jestem tak potężny. Jest bezużyteczny. A mogę jakoś stać się aniołem? Chyba, mogę stać chyba się... że w tym momencie staniemy się symbiotyczni. Ale musisz sobie uciąć nogi. Nie, no dobra, ja spróbuję go uciąć. Dobra, nogi mógł jeszcze oddać. Jeszcze spróbuję. A, bo on ma dwie ręce już to. Wiesz, byczek. No ja próbuję. Ale co usiądzisz sam sobie weź. Nie, ja po prostu. No musisz uciec. Albo? Ja spróbuję już leczyć się. Bo. Na pewno tego chcesz? Mam tak dużo talentu magicznego. Dawaj. Znaj jądra. Dobra, to tak jakby ten. No. Ja mi wyciągnął katanę, no nie? Wziął ją tak, no nie? Wbił sobie w nogę i zaczyna tak jakby kroić. Najpierw jedną nogę. Ej! Szatan się na niego przeniósł. Ja szybko, no bo już ten. Nie dam tam, ostatnio nie chcę. Weź jego egzorcyzm. No nie wiem, w sensie. Ty próbujesz nad Agaresem jakieś inkantacje wywołać. Troszeczkę widzisz, że. Minimalnie w jego cierpieniu, jak to możesz. Wiesz. Zniwelować jego cierpienie, no ale próbuję, no próbuję nie pozbędziesz się demona. Ale próbuję go chociaż. Dobra, dawaj, znieczulej, morfina. Tu lekarz robi, a ty morfinę. No próbuję cokolwiek robić, no bo sam się tak egzorcysta. Dobra, czy ja już mam 10-krotną moc, dostałem już? Jest. Nie, ja też. Kurde, już bym poszedł na bishopa, niech oni tu robią, a idę na bishopa. No to jest nogę. Najbardziej. Ja mówię, że tak raz, albo tak uwaga pierdolę, tak ten pierdolę. Najbardziej osłabić tego demona. I jakby z kikuta zaczyna się formować świetlista noga, no nie? Co to za czary? Niko, ktoś się uspokoi, no! Uciął sobie drugą nogę i to samo dzieje się z drugą. Serio, nikt nic nie robi? No ja lepszy, próbuję co robić. Dlaczego ty nic nie robisz, tylko gadasz? Próbuję mu pomóc. Ja też próbuję. On tylko coś takiego powiedział. Ja też próbuję mu pomóc.
I? Tak chyba go trochę osłabił. Ja bym w tym czasie Bishopa zabił. Co mi nie pozwalać. A też dałbyś radę? Nie wiem. Stój! I ten. I? Tak jak wy widzieliście wcześniej, ze świetlistej... Świetlista masa zaczęła opadać i zostawiła po sobie złoto-marmurowe kończyny. Znowu umowa z tym aniołem. I w tym momencie jakby widzicie też, no poza ubranie to wychodzi, no nie? Że tak jakby kamienne żyły, no nie? Ten, z jego ręki zaczęły również ten, no tak jakby na część twarzy zaczęły... Jakie kamienne żyły? Bo też rękę miał tę, taką, tak? Kamienną? Marmurowo-spiżowo-złotą. Okej. Okay. Anielską taką jakby w takich wiecznych wzorach. Tak. I ten, no, tak. I zaczyna jakby, wiesz, no, mutować, tak. Kurwa. I ten, no. Asimar. Tracimy go, spacie. Nie no, podniósł po prostu jami głowę i widzicie, że ten. Oczy zabłysnęły mu anielskim blaskiem. Chwycił tę głowę, no nie? Na piersi Agaresa, no nie? I zaczął ją palić. Użyj krucjatusa. Wokół jakby głowy tego szata, tak. Brzydkie słowo, on już nie lubi, ale... No ale jest to jakby ten, no. Jakby pojawiły się takie krzyże, które uderzyły, jakby odcięły tę głowę, no nie? Jami trzymają w ręku i wypalają, no nie? Takie ten. Jak fajka. No. Przeżegnał się będę. No i jakby rana powoli schodzi, no nie? No to staram się właśnie... Podleczyć. Jak raz stać człowiekiem. No nie, no. O kurwa. Dwa lata się z tym skurwysynem zmagają. Byłem w piekle. Widziałem diabła. Ma normalną twarz. Jak twoja czy twoja. Nie zakończymy tej wojny w taki sposób. Ponieważ każdy z nas jest takim diabłem. I musimy ujrzeć to, co robimy naprawdę. Spojrzeć z trzeciej osoby. Co my w ogóle, do czego my dążymy? Diabeł jest taką samą istotą, jak wszyscy. Można go zrozumieć o swoje powody. Dąży po prostu do swoich celów. Myślicie, że plan opętanych, oni nie są szczęśliwi, gdy są opętani? Nie. No nie, bo ich to boli, rozrywa i w ogóle. Żyją błogo. Odchodzą gdzieś świadomością i już nie są na tym świecie. Też nie byłem na tym świecie, byłem... No byłeś w piekle, no. Ale czułem się lekki, czułem się... Nie byłem skorumpowany przez to ciało, no. No bo jesteś pół chyba demonem, prawda? No dlatego tak się czułeś. Nieskorumpowany. Czuję się jak w skorupie jakiejś. Zamknięty. Czuję ograniczenie. Ty, on się przed chwilą uratował. I on. Dziękuję wam. To szkoda, że ja nie dostałem tego. Agares, jesteś potrzebnym sprzymierzeńcem w walce z Bishopem i z wojną sferyczną. Jaki Bishop, jaka wojna sferyczna? No tam na górze. Bishopu. Tam gdzieś. Ja już nie mam siły. Ja już nic nie chcę robić. I wam też to proponuję. Niech świat idzie swoim biegiem. Ale to jak... Świat żył beze mnie i byłem szczęśliwy. Ale wiesz, jak my... Dobrze, kto chce mi pomóc z Bishopem, albo ja idę sam. Poczekaj może chwilę jeszcze. Że potrzebnie go się wygada. Legnado teraz mówi, czyli wszechmogący, tak. Ja was do niego zabiorę. Przetransportuję was do miejsca, z którego nie będzie mógł uciec. Nie będzie mógł używać portali. Czemu to robisz? Co to za miejsce? Jaki masz w tym interes? Zobaczycie, co to za miejsce. Ale czemu? I tam również czeka coś, o co pytałeś. Ale jaki masz w tym interes wszechmogący? Jak ty się odwdzięczysz potem za to? Odwdzięczacie się ratując świat. A wszechmogący. Ma to sens.
Czy mogę, nie wiem, w jakiś sposób bym stał się anioł z tej kuli Oryna? Ustępuję elfem światła. Chciałbym być właśnie aniołem. Żeby mieć większą moc światła. A Gareth mówi o pętaniu. Znaczy jestem... Musisz być opętany przez światło. Tak jak Agares był opętany przez... Nie, opętanie przez anioła i syntezowanie się z nim. Czyli ja jestem właśnie adukujemy. Ale jesteś naznaczony, czy... Naznaczony. Jesteś taki jak ja. To nie jest to samo. A jak mogę... Przykro mi, nie zostaniesz nigdy anioła. Jesteś taki jak o! Urodziłeś się elfem. Mogę się stać jakoś przez... Sposób jest na pewno. O, pętanie. Krew ukojenia, ale raczej nie zdobędziesz jej. A gdzie ona jest? W niebie. A ten przejrzał z piekła wyszedł, to ty możesz iść do nieba. Wszystko jest. Dobra, kolejny. Dlaczego mam gołego kutasa, tak mówię Agares? No, bo płasz! Brakowało mi żartobliwego Agaresa. No dobra, no, myślałem, że... Ej, bo ja nie zdążyłem się przy... No i w tym czasie Agares założył. Po prostu. To była taka chmurka, cenzura, nie? Ej, a my się znamy. No tak. Zlecenie na bazyliszki. Waran z szafu. Przepraszam, z półką. Tak. No. Cześć, Bendir, tak? Bendir? Bendir? Bendir, ale może być... Dobra, Bendir. Benjamin. O, będziesz Benjamin. Super. Jest trudno. No was nie znam. Tutaj. Ja jestem Benz. Dobrze, dziękuję. No. Dzięki za sesję. I Glacier jeszcze. Jeszcze nie umarł. O kurde. To może jak. Dobijmy go szybko, bo cię. Leczyć go trzeba, kurwa. Złapał cię za rękę. Nie, to już nic nie da. Tak, kurde. To nic by nie dało. Oparł się o jakiś kamień, zdjął maskę. Cały tutaj ten. Zdjął maskę? Tak. Wiemy, jak Glacier w końcu wygląda? Zawsze widzieliśmy. Jak to nie wiem? Może chociaż spróbuję zamknąć krwawie. Normalnie wychodzi bez maski. Na obiedzie u Gareta, tak? No. Zdjął przecież maskę tak samo jak Seta, no nie? Do jedzenia. Dobra, to jaką wygląda dokładnie, przypomnę? Seta je? Seta je? No, człowiek z zaszytym jednym okiem, tak? A i tak się wstydzi tego oka, że go zasłania? Nie, maska jest niejako ikoną, tak, tego bohatera. No spróbuj mu zamknąć chociaż teraz. No tak Oskar, tak? On jest jak super bohater, tak. Nakłada maskę. Tylko bez broni. No może może być bez broni. Nie, ale normalnie w razie jest bez maski. Tak, tylko jak idzie na miasto, to idzie w masce. Oskar bez brody w wieku 40 lat. Nie, bardzo młody jest. Nieważne. A ty wyglądasz, ty jesteś stary, tak? Przepraszam. Ty jesteś bardzo młody. Ale nie jest, ja jestem teraz bardzo młody. Tak. Jestem młody, ale nie bardzo młody. Bardzo młody jest. A on wygląda na 18 lat. Aż tak? To może po prostu. Tak. Bardzo młody jest od 18 do 25. Od 26 do 35 jest młody. Ja już nie. Później jest dojrzały. Próbuję ci chociaż od... Później jest stary, bardzo stary. Chociaż próbuję mu pomóc. No. Amelia, popatrzył się na ciebie. Próbowałem być najlepszy. Próbowałem naprawić swoje grzechy przeszłości. Próbowałem, by nasz syn nas pokochał. Wszystko próbowałem. Próbowałem być ikoną, którą nie zdołałem być. Próbowałem uratować świat. Te obrazy, które mam w pokoju, to nie jest moja rodzina. To są ludzie, których pozabijałem bardzo dawno temu. Codziennie patrzę na te obrazy i przypominam sobie ich twarze. I przysięgam sobie, że już nigdy taki nie będę. Dlatego właśnie wstąpiłem do Straży Miejskiej. Nie mówiłem ci Bajaczy. Tego. Nie mówiłem ci tego. Szkoda, że nie wyjechaliśmy do azylu. Ale to nie. Ale spotkamy to się. Nie jest. Ale spotkamy się tam. Co nic nie pomogę, bo to nic nie dało. On chciał umrzeć. Co? To nie dało. Otwarte nie dało. Oczy, tak? Tak. To tak mu robię. Nie chciałbym, nie chodzę. A ja bym się zamówił. Wszechmogący cię. Zresztą jest tutaj. Wszechmogący mówi. Mam nadzieję, że trafi. Przeniosę was, ale. Musimy go pochować.
Wrócicie tutaj, wrócicie. Ja i tak muszę zafanować. Jeżeli przeżyjecie walkę z Bishopem. Ale trafi, on trafi do swojej żony. Gdzie on w sumie trafi? Właśnie, gdzie krasnoludy ludzie trafiają po śmierci? Właśnie, gdzie trafiają ludzie? Tam, gdzie ludzie. Rasy. Trafiają do mnie. Powiedział czarny piewca, który stoi przy wszystkim. Ty skurwysyn! I rzucił się kondziłar i czarny piewca zniknął. O kurwa. On ma duszę Agaresa i Krasiera? Graciera właśnie. Nie wszystkich. Glaciera! Duszę Glaciera! No pochłoną. Gdzie trafiają postacie po śmierci? Serio do czarnego piewcy? Do folderu zapomniałem. Nie no. Nie wiesz. Bo to się spytałem przedmówiącego, nie opowiedział. Może lepiej nie wiedzieć. Zależy pewnie od twoich uczynków, nie? A spowiedź coś daje? Tak. Zapomniałeś bardzo Daje tobie. Daje tobie wiarę, prawda? Ktoś, kto nie potrafi wierzyć w samego siebie, czerpie wiarę z innych rzeczy, prawda? Ale czy wiara jest prawdziwa? Nie musi być prawdziwa. Ważne, że ci pomaga, prawda? To co, po śmierci? Ponieważ nawet jeżeli nie jest prawdziwa, to ma na ciebie realny wpływ, dlatego jest realna i prawdziwa, prawda? To nie ma sensu. Dobra, jeszcze kilka... I mówi to ktoś, kto nie jest wierzący, tak? Żeby nie było. Wszechmogący. A, Oskar. A wszechmogący, ty wierzysz w samego siebie? Nie, w sumie nie. A wierzysz w Boga? Jakiegoś tam nad tobą? Jeszcze nad wszechmogącym? To jest myśl. W sumie Bóg, czy wierzy w Boga? Ty, a może wierzy, jest jakiś Bóg Bogów jeszcze. Wiem. Są inni bogowie. Wreszcie ja mam, o, tutaj nawet. Na szyi. To ja bym wolał żyć 100 lat, jak najpóźniej. Podobno to też są bogowie, o, okazję tym, co? Nie wiem, ten. Są Mesjasz! No dobra gra z 2000 roku. Dobrze. W momencie teleportacji na Gargantosa wasza moc automatycznie zostanie zwiększona. Razy 10. Razy 100. I idziecie razem z Rakanotem, ponieważ on zablokuje mu portale, prawda? Nie będzie mógł uciec z Gargantosa. Będzie mógł używać skilli tylko na jego terenie, prawda? Ale nie będzie mógł uciec na Nibiru czy inną sferę. Rozumiecie? Mhm. Właśnie dlatego tam będzie osaczony. Wasza czwórka... Kontrolą, tak. Ale Magnus zjada go na końcu. Umowa. No i sobie... Dobra, niech bierze tego kwilę. A może... McDark sobie zarazem. McDark nie potrzebuje mięsa. Dobra, jak trafię... Ale symbolicznie. Jak trafię z killem z 5 poziomu, to go mam brać. To za był. To już wiesz, ja mam automat kosztane drugie, trzecie poziomu. A ja w ogóle magii nie mam. No krasnolud nie jest. Ale ty masz kuszę na... Może być krasnolud czarodzie u ciebie? Tak. Potężnie krasnolud. Masz kuszę na miliardę. No, to jest druid, przecież w ogonie diabła. Taki bosom by popierdalał. Krasnolud druid przecież był. Taki mały, no co demona. Dobra. Znieśmy się, bo... Jakieś tak śmiałem się w RPG-u z jakiejś małej postaci i mi rozpierdoliła całą drużynę. Muszę mnie? Nie, ja mówię o jakimś RPG-u, że się śmiałem, uważałem, że będzie łatwa walka, bo jakaś postać była bardzo mała. A się okazało, że to jest... I to wasz jeden, wielec. Pokazuje, że ten... No. Tak, Glacier już nie żyje. Mogę powiedzieć, że to właśnie są te idealny przykład tych wyborów graczy, które mają wpływ na świat. Bo jeżeli on... Ponieważ gracze poradzili mu, żeby wziął awans i opuścił dom, dlatego zabili jego żonę, dlatego chciał się mścić i dlatego zginął, prawda? A jakby nie wziął awansu, to... No ty nie jesteś jedna. Tak. Bo poradziliście. To jest ciąg zdarzeń. Dobra. Mogę wczytać? No, na kampanii wczytać. Nie śmiejcie się, bo w Wiedźminie jest strasznie podobnie. I nie tylko w Wiedźminie. Teraz co drugie grze tak jest. Nie, ale w Wiedźminie jest... W Falaucie przecież. W Falaucie tak nie jest. W Falaucie to prawie nie. Nie ma konsekwencji, żeby... Ale nie masz takich przednich. Ale są konsekwencje. Dobra. Mówcie, kiedy jesteście gotowi. No już jestem. Idziemy. My zbierzemy się pod... Szmaragdowym wybrzeżem, tam gdzie była zbiórka. Udało nam się. Udało nam się zabić Suki i klon chaosu. No właśnie, muszę raport zdać. Agares powiedział, no zadanie sprzed 2 lat wygląda.
No to tylko Mila. Nie ma żadnego. Przecież ty mam... Ale to przez... Nie ma żadnego. Słuchajcie, w końcu będziemy mogli wrócić do zbierania znajdziek. Ja już mam jedną przecież. Będziecie muszę jeszcze tylko... Jeszcze biszop. No, po biszopie. Przetrwamy. Przetrwamy. Jesteś świadomy. Ale ja mam wszystko w dzienniku, znajdzie ktoś inny i pozbiera te znajdźki po mojej śmierci. Jak jesteś bez tyle na temat tego? Mój syn. Boże. Nie mam syna. Oskar, jak wyrdedzie. Ja mam syna? Nie wiem. Ja pierwszy raz ostatni raz 9 miesięcy. O! Nie wiem. Wiesz co? Benda Junior jest wnukiem Bendara. A, ale że wnuka masz przecież. Nie ma jeszcze wnuka. Właśnie nic nie ma... Jeżeli mieć wnuka, trzeba mieć dziecko. Dobra, szczerze, nic nie wiadomo o synu i o... Dojrzałe płcią. Nic nie wiadomo. No już, tak, już to odegraliśmy, już był seks, tak, z prostytutką. Nie wiadomo nic... Gubka pękła. Gubka pękła. Strzeliłem. Nic nie było, wiadomo, nie ma... Aha, gubka pękła. Halo! Nic nie wiadomo o ojcu Bendara Juniora i o synu Bendara Seniora. Nie wiadomo, to byłby na pewno człowiek, ale nie wiadomo co to był, kto to był i dlaczego porzucił Bendara Juniora. Trzeba się dowiedzieć. Bo Bendara Seniora, ojciec, nie żyje. Dlaczego tego państwa się dowiedzieć? Może być, że nie żyje Bendara ojciec Seniora i to był po prostu stary kasnolud, ma na starość? Tak. Nazywał się Raedneb Vonston był ojcem Bendara Vonston. Że od tyłu. Tak. Już mamy nową postać, taką bardzo mało znaczącą, może być Oskar? Tak. Raedneb Vonston. Ale on umarł ze starości. W łóżku normalnie. Ile mógł mieć lat? To może też dać radę. Ile mógł mieć lat, jak umarł ojciec Bendarski? Tak, bo nie ma syna. Nie wiem, 100. Ale bym tak nazwał Sirew. 700? Nie. Może być 700. Dobra, 300 miał. Dobra. Ale umarł na mnie siwo i grzecznie w łóżku, tak? Dobrze. Ile lat miał? Nie umarł. Mniejsza śmierć. No widziałem, że jak ktoś się męczy. 101. Bardzo dużo. Jesteście gotowi? No to tak. Tak? Jest. Zapytał się Drakona, to tak. A, bo teraz jest tak, że musimy... To jest taka część gry, że już nie będzie można wrócić do lokacji. Wiecie, o co chodzi? Dobrze, to jest Gargantos. Jest to... niejako wyspa osadzona w środku kosmosu, pomiędzy wszystkimi światami. To jakby tam... Jest to moja sfera. Co mówię? Wszechmogący. Sfera Wszechmogącego? Takie coś istnieje? Jesteście w świetle, no nie? Moje oczy. I jak klikasz na minimapę, to jest, pokazuje ci, że nie znajduję lokacji. I pojawiacie się, tak jakby w takim... mikroświecie, no nie? Czyli góra, z jednej strony inaczej, no widzicie gdzieś w tle górę, no nie? Pod nią rzeka, pustynia, łąki, lasy i to wszystko, wiesz, na jakby jednej takiej wyspie, no nie? Zima, wulkany... Tak, no. Wszystko w jednym. W takie pory roku, tak? Przeziębić się łatwo. Takie pory roku. I wszystko jakby nie... No nie ma... Nieba. Nieba, nie. Wow. Ale piękne są gwiazdy. Tutaj czerpię moc w kosmosu jeszcze. Ale że czerpiesz chyba z tej komety co lata. Drakanut, nie będę walczył. Będę tylko blokował mu portale, tak? No my musimy walczyć. Aha! Usiadł? No nie, i zaczął się skupiać. Taką kosmiczną, takie gwiazdy. To już wiem, co jest za tą tęczową granicą. To jest właśnie tutaj. Albo ten, ta wielka tablica z napisami. To jest właśnie ten. Nie, to jest za palcami jeszcze. Jeszcze dalej, za palcami tym, co... To jest na tym paznokciu, no. Albo to jest właśnie ten kwadrat. No. To jest ta wyspa z napisami? No. Widzimy napisy? Tak. Ale ta wyspa tak naprawdę w innym jest świecie, bo to jest po prostu wycięte. Tu jest kopuła, jak nie możesz tam przejść. Widzisz? Czyli to jest wyspa z napisami? No, że coś się napisane na dzień. Dobra, to pisz, czytam.
Deren walczy. Czuję się jak jakiś grze i zaraz ten, przejdziemy do jakiegoś tłumu czy coś. Nie, ja wiem tylko tyle. Jak włącza się mini mapa, to nie pokazuje na mapie, gdzie się jest. A jak wyjdziesz ze ściany i będziesz spadać w przepaść? To się jedną wartość na tą platformę. Bo co? To nową wartość na tą wyspę. Gotik jest mistrzem w tym. W spadaniu w niewidzialność. Bo niektórzy są w tym. Aby wyruszyć dalej i zebrać drużynę. Przed wyruszeniem drogę należy zebrać. Frączek. Co robimy teraz, Oskar? Albo ten, jak to się nazywa? Leczymy z Bishopa? Nie widzicie Bishopa. Czemu nie przychodzi? Przywołujemy go. Bishop, shop, shop. Zawołamy go. Przyjdzie do nas. Eo, eo. Lubię cię, cię spierdal. Co? Ja kocham się spierdalę. Dobra, czytam napis. Demi grzmiet, mroźne. A! Wielka tablica legendarna, czyli jakby tutaj ma wypisane lokacje wszechmogący. To ma sens, żeby pamiętał. Bo ma krótką pamięć. Ale ta tablica jest porośnięta lasami, lawą i tak dalej. Tego nie wszystko możemy... Jak on może mieć krótką pamięć? Z portalu pojawia się Bishop. O, ja spierdolę. Będziemy teraz walczyć z Bishopem? Tak. Albo na następnej sesji, czy teraz. Patrzy się na was. Matał bossem. Bossem? Ostatnim bossem. Ultimate bossem chyba. Wyciągaj ostrze szaleństwo. To jest ten moment. Ruszmy na was, to nie? O, teraz już zniknęliśmy. Trzeba! Nie. 2 minuty. Ale mam to boss, tak? Nie, serio, Oskar! Przed te połowce to ja muszę iść siku. Dobrze. Mam to boss wyłączony, tak? Tak. To mamy. Wiesz, jak powstaje bała wodna? Ale widzicie, że inaczej wygląda. Ma czerwoną jakby pelerynę z piór. No nie? Rozpaloną skórę do czerwoności. No nie? Jakby takie kościane detale, no nie? Na całym ciele. Jakieś takie kościane naramienniki, no nie? Tu jakby taką... jakby takie dwie kościane ręce trzymają go. Ma na sobie każdy z aspektów non mundum. Czyli? Połączył sobie wszystkie aspekty pozaświatowe. Bishop? No. Tak. Czy to tylko zabójca smoków? Ale on pochłonął wszystkie kule Oriona. Pochłonął wszystkie kule Oriona. O kurde. A, dlatego tutaj mam tylko szansę jakąkolwiek. Nie? Znaczy nie wiem, czy mamy chłonął wszystkie żywioły i wszystkie aspekty. Jaki? To mikroszansa jest. Ale na zewnątrz byśmy nie mieli z nim w ogóle szans. No, 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 o. Bo tu ma blokady. Nie, tylko jeśli chodzi o ucieczkę, tak? A walka to ma. Zwyczajem uciekał. No pobogi. A tu już nie uciekł. Baw, baw, baw. Dobra, dzięki. Dlaczego nie mogę stąd wyjść? Powiedział głosem. Bishop. Ty mówisz. Jak ty mówisz? Nieważne. Rzucił się na ciebie, no nie? Tak. Dawaj, Dark Magnus i nie obno. Udało ci niestety, no nie? Uciął ci kawałek ramienia, no nie? Którego? No, jak wy macie teraz mniej więcej tak po 30 milionów, tak? No, no. Mocy mniej więcej, no to on ma ze 150 milionów. 60, 90. No razem mamy mniej więcej. Razem mamy ten co nie. Dobra, ja pierdolam deszcz Arkanii. I pamiętaj, że on zwiększył moc, bo kurwa są gwiazdy. Tak. Dark Magnus, dawaj ogień, Dark ogień. I widzicie, ogień. Że wszystkie gwiazdy na niebie zamieniają się w takie krople, jakby tak. Spadające na ziemię. A my on wszystkie gwiazdy na niebie zaczynają uderzać w stronę Bishopa. On tylko wiesz, takie dasze robi, no nie zaczyna unikać. A my łączymy. Ale góry, wulkany, wiesz, rzeki, całe lasy, no nie zaczynają wiesz. A my łączymy znowu ogień zwykły z ogniem mrocznym. Cyco. Łańcuchy, jest jego łapy, łapki, łańcuchami też łapy, wytrzymać po prostu. Nie, za nogi, potem... Dobrze. Ty, to jest nasz duch, fajny wspólnak. On ten, Dasza zrobił, Daszus, zakręcił się. Co ty, Daszu, te deszcze. Tak. Nie, w takim razie Magnus, no nie? Którą? Twoją, do ciebie. Magnus Classic, nie? Nie, i w tym momencie ten... nie zdążył, tuż przed jej pyskiem zatrzymał się miecz.
jakby obwiązany przez łańcuchy, które przyzwały. Ale on jakby pociągnął siłę, nie? I ten. I uderzył ci rękojeścią, no nie? A czy on, my wiesz, że my cały czas ziejmy tym ogniomrocznym ogniem. Niego, to wiesz. Negdzieś przestała, jak prawie dostała cios. Ale jego ogień dalej mroczny dzieje niego. Tak. To łączy znowu. No i dopiero teraz. To właśnie łączy. Ale robi mu coś ten tak zwany mroczny nasz ogień wspólny? Nie. A to co, tak dzieje się w niego i nic się nie dzieje? Nic. Dobra, nic mu się nie dzieje? Ma w sobie aspekt śmierci i aspekt ognia. I nic, jest immun na ogień i na śmierć. Dobra, przestań. Nie da się go zabić. Da się. Czy ma aspekt... Dobra, ale... W takim razie, trudno, Magnus, będziesz gryzła. Tuż przed tobą był Bishop, prawda? No. Ty znowu chciałeś zziać ogniem, tak więc Magnus stała w miejscu. Prawda? No to w tym momencie, no, Bishop jednak skorzystał z okazji, że ma pewny jakby cios, no nie? No i kopnął Magnus. Wow. No dobra, gryziemy, walimy ogniem i gryziemy. No, tak jakby jej głowa bezwładnie odleciała, no nie? Sama głowa? Nie. No nie oderwała się, ale tak jakby... Magnus pokazał, że żyje. Kto bag dostała, nie? Dostała, tak. I ten. Po prostu, wiesz, tak jakby i zsunęła się z siebie, no nie? Że ona spod ciebie dosłownie poleciała gdzieś, wiesz, w dal, no nie, w górę. Gdzie? Będą gdzie coś? Czyli ona teraz raczej będzie ogłuszona. No teraz gwiazdki. Studem, no. Ty spadasz z Magnus, no nie? I on chce ciebie ten uderzyć. Albo złapać, że szyję, czy coś. I dopiero teraz w niego uderzył meteor Arkani, no nie? Czyli gwiazda się. A. Mogę zdenerwować. Wiesz, też, to na razie nie jest maksymalny. Uderzył? Tak. Uderzył w ziemię. I teraz... Jak? Dlaczego macie taką potęgę? Leży przede mną Bishop? Nie. Wstał już. Te czarnobiele. To na pewno. Taki wielki krzyż. Dobra, ty użyłeś Krucjatusa i widzisz, że jego taka spalona demoniczna skóra zaczyna tak schodzić, to nie? To odsłoniętą skórę strzałą. Tak, on ten... tak jakby wybuchnął taką energią, te twoje krzyże, wiesz, połamały się, gdzieś w ogóle we wszystkie strony poleciały. Strzałą dostał, tu w ramię. To wdałem w głowę. Tą odsłoniętą skórę. Nie, no to złapał tych strzał, no nie złamał. To ja jestem. I znowu ten. Dobra, to ja... Ucieka teraz? No daszuje się cały czas. Bo on jakby nie może stąd powiedzieć, ale daszu może się. Dobra, to jak on jest zbliżony, to ja chcę kometą pochwalą. Dobra, na oślep. Ja strzelam na oślep. Gdzie ty jesteś? Tu! Nie na oślep. Kometą? No. Dobra, ale... Wiesz, musisz miejsce jakieś, no nie dokładnie znaleźć, gdzie on jest. A on cały czas teraz jest. Nie może ukrywać się, nie może uciec. Po prostu jakby, no nie ma, że jest niewidzialny, no zaraz. Teraz to przyjdzie na boże. Czyli nie mogę tego pokazywać i nie mogę rzucić takiego. Jakby co chwila się... Myślałam, że kometa będzie na tyle duża, żeby go przygnieść w obszarze, w którym on prześle się. Ale... Ja ci to puszczałem. Okay. No nie widzimy go za bardzo. Tak. Okulary? Może okulary będą widzieć. No, dobra, strzelam na oślep w niego, stary, co ja mogę. Wyciągaj ostrze szaleństwa. A co? Wyciągnij. To wyciągnąłem, no. Boże, on będzie szalony podwójnie. Nie dość, że opętany, to jeszcze szalony. Dobra, to pierwszy raz widzicie, że Jami ten, no, wyciągnął ostrze szaleństwa, które zdobył na początku kampanii. O którym wszyscy zapomnieli. A ja stwierdził, że pewnie to jest ten moment, bo w ciemności użył. Dlaczego to działa? Używa w ciemności. Był arkanik. Twój miecz. Takim twisterem tym razem, no nie? Wziął się ten, no. Ciemnością, ale przeplata się ze światłością, no nie? Czyli, że teraz mamy tą 10-krotną ten, tak? Moc. Co? Teraz mam tą 10-krotną moc, tak? Tak. Jesteś symbiotyczny. Ale możesz mieć 10 na
przez zasięg dotyczy? Nie połączony. Jest połączony z aniołem, tak. A jeżeli oni współpracują, czy jak? Mają wspólną świadomość, tak. A mogą się kłócić, tak? Tak. Czyli można lepiej się zwalczyć, bo jeden chce do drugiego stanu. No dobra. Tak wewnątrz, o. No. Dobra. To jest dobre, to jest dobre. No, zamiast tego twistera, no i co? Twisterka. Walczysz? Ja walczę. Dobra, strzelam na oślep. Ale widzę go? Strzelam na oślep. Dobra. Widzę go? Nie. Ale go nie widzę, tak jak walczę, jak nic. Dobra, to rzucam czarną dziurę na 40 levelu naszego tego. Dobrze! Zauważyłeś się. Czarna dziura, no nie na w ogóle połowę tego. Tej wyspy, no nie? Nie ten, tego! Wszyscy umrzemy. Musicie uciekać. Kurwa, no to jest. Ale tak. Jedyne miejsce, w którym mogliśmy walczyć z trzeba, to jej niszczysz. Dobra, nie ma być. Słyszycie jakby takie echo jakby w kosmosie, no nie? Jakiejś przeogromnej bestii, no nie? Czy mogę jej dojrzeć? Tak, wzbijacie się w powietrze w ogóle. Wzbijamy się w powietrze nagle? Tak. I to nie jest zmiana grawitacji, tylko macie już taką potęgę, że po prostu możecie lewitować. No. Dragon Ball! Dragon Ball! Tak. Bez mendus mogę latać teraz? Tak. Ale też może być to spowodowane częściowo przynajmniej grawitacją, tak? Oj, Mendus, wiem jak się czujesz teraz. Fajnie. To Mendus paradoksalnie nie może teraz latać. Ona może już tylko chodzić. No i widzicie w całej okazałości Gargantosa. Co to? Wyspa. O kurde. Między światami. Wow. Widzicie przeogromnego żółwia, który krzyczy. Bo ma na sobie czarną dziurę, no nie? Co ty mu zrobiłeś? Wąż, żółw pływający w kosmosie. Sfera wszechmogącego. To takie coś z nim? A mówiłem, że Ziemia jest płaska? Nie, nie ma drugi, nie ma drugi. To nie Ziemia. Nie, nie ma to planeta. To jest strefa. Jezu, co się dzieje? Widzicie, że faktycznie Bishop jest tuż nad tą czarną dziurą zatrzymany, no nie? Powoli pcha się w dół, no nie? Ale tak jakby, wiesz... Wiecie, nad sobą jakby takie trzy kule ma, no nie? Jedna demoniczna, druga za światów, trzecia niebios, no nie? Połączył w jedną i taką jakby kulę energii puścił w czarną dziurę, która powoli niweluje się, powoli trzaska się do niej. Czyli powoli białą jakby, dziurę jakby rzucił, przeciwną dziurę. Tak. No. Powoli i taki Yin-Yang się zrobiło. Tak. No. Równowaga się zrobiła. Sama jakby siebie pożarła. Nice. Ale został przeogromny krater, no nie? No. Na żółwiu? Tak. Czyli zraniliśmy tego żółwia. No, jest pewien krater w jego skorupie, ale jeszcze nie do wnętrzności, że tak powiem. Nie wiadomo, czy w ogóle ma wnętrzność. Tak? To jest astralny. No, jest to jakiś... No... To nawet nie jest istota, to jest wyspa. Żyje... Nie wiadomo co to jest. Takie pół życie. Mityczne życie. Dasz piwko. No jasne. I tak. On jest ten zmęczony Bishop, zresztą ten. Dobrze. Mu ten, skóra schodzi, dostał bełtem. To odpala. Dostał meteorem. Odpalmy wszyscy Elki. Ja mam, ale to drugą Erkę. A jeszcze jedną no, taką, no. Stworzyłem świetlistego Feniksa, nie? No, tak, żeby, nie, no to odpalam. Mów ciemności na 400 levelu. I cię, tak, no. I cięcie mroku na 320. 320 cięcie mroku? No to leci w ogóle taka fala na pół kosmosu, no nie? A jeśli Ventus już jest trochę... A tak. Ja chcę też puścić promień. Dobra, a do ciebie leci mój chowaniec. Tak wchodzi, a to Mendus się jeszcze większa. I taką zbroję. Z każdej strony się zbiera. Zrobiłeś Mendus Dark zbroję? Zbiera tak. Promień. Połączenie teraz Mendus. No teraz, nie? Mendus Darkus. Czyli to jest... ojej, przypomniałem się. Graliście w Little Fighter? No, chyba nie wiem. Tam był taki ognisty wojownik lodowy. I jak miałem tutaj postaci, oni mogliby się połączyć w ogniste.
Jeszcze coś było, że dwie postacie w jedną. A kapitan planeta, Dragon tak? Dragon Ball. No tak, no, ale dobra. Dobra, dwie postacie. Megdusz! Czyli tak, teraz Megdusz je ogniem, ale już tym czarnym ogniem. Jedna istota, tak, połączona. Ale i tak na niego nie działa. Czyli pomyśl, że nie działa. No dobra, jest to taki fun fact, że wziąłem ogień. Ale my chyba mamy 50 level, a nie ten. Dobrze, wy oczywiście jakby uciekliście, byliście daleko, tak? No. Zanim ta fala doleciała i ten promień, prawda? Ta kula światła, tak? Jak to się nazywa? Feniksa. Feniksa, tak. Ale no to, dobra. To on zdążył oczywiście uniknąć, bo to było daleko i miał jakby czas na to. Feniks za nim poleciał, no nie? To po prostu przeciął go, no nie? Gdzie? Bishop Feniksa. Tak. Dobra, ja będę gryzł teraz. No to jest fala na 3 poziomie. No. Ona taka wolna jest? Megdus, gryź. Gryź. I wal ogonem i gryź. Dokładnie, wal ogonem i gryź. Mów mi tytuł tego utworu. Wyślę ci. Obiecuję ci. Nie no, myśleliśmy, że... Czy on będzie na tyle stunowany, żeby go trafić, ale jednak się odsucił wcześniej i uciekł. Stołał się. Ale to wszystko nie przetrzymało, to. No a tytuł BM ogólnie refleks na prawie 700 poziomie, nie? To też szybko nie się mogę poruszać. No, a on też jest raczej pod zwinność, nie? No zależy, no, ale aż tak bardzo? Myślę, że tak. Oj, młody jeszcze się nauczy. To jest historia, nie, mam wygrać. No tak, skomplikowane wszystko. No, no, przyczyna tego Feniksa. Dobra, rzucił się na nas. Feniks się rozpadł. Na Verisa. No to chcę go, nie, szybko tak złapać. Ale jesteśmy teraz w kosmosie? Tak. Chcę go łańcuchami złapać, jak nawet się tak po prostu rzucił. Ja jeszcze zrobię przed nim barierę. Dobra, złapałeś go w łańcuchu, on ciebie dźgnął? Barier? Nie? Dźgnął ciebie tutaj, przebił twój palcerz lapin, nie? I tak jakby wiesz, no chciał szarpnąć, zobaczył, że się nie wbił, tylko ten, cały jakby na ramiennik ci to wszystko spadło, no nie? Poszło w ogóle. Tak kule światła w twarz. Jest wielką kulą tak. Jest związany. Bishop jest związany. No i tego kulę. A, jest związany, dobra, to jeszcze no, raz tu falę. Fale dobra, nie, to złapał cię za rękę i uderzył drugą ręką ten. I złamał ci. To jeszcze raz biorę falę ciemności w niego. Fale arkanii. Bo to z dwóch stron takie fale. I co? Dark Stady. No i Dark Megdus, nie? Ten, ugryzła go jeszcze, nie? Tu krew leci i tu znaczy delta ma. Hybryda. W ogóle, tak, tak. I fale ogonem. I wali ogonem. I dalej jest ostry, bo taki. I dalej jest ostry, bo tak wiesz, taką zupkę taką to się zrobiło. Co się zrobiło? Ostry się robi ten ogon. Dobra, jeszcze raz taką piekielną nowę, no nie? Zrobił wszystkich was odwalił, no nie? Energię. Dosyć! Czemu nie mogę używać portali? Spojrzał się na tego, na Drakonota, no nie? Obrona! Na niego. Bariera wokół tego draka. Bariera, szybko, bariery! No, zamykam tą barierę na 680 poziomów. Kurczę, z barierze, no. Dobra, w sensie używacie bariery wokół Drakonota. Dobra, to są w sumie 3 bariery, tak? Wszyscy oczywiście pędzicie za nim. Bishop jednym cięciem rozbił wszystkie. Ładuje drugie cięcie. Szybko. To jest coś? No to w tym momencie tak jakby... Drakonot przerwał inkantację, no nie? Musiał uniknąć, uniknął i w tym momencie... Trzeba go zatrzymać, żeby nie no, przyszedł. Właśnie chcę właśnie mógł. Dobra, to wtedy... Ja barierę, Bishopa chcę. Barierę to wtedy mój przyzwaniec schodzi z Megdus, tak łapę tego Bishopa, nie? Nie, i go przytrzymuje. Drakonot jest rozkojarzony, no nie? Ogonem! Spokojnie. Już wszystkich usłyszałem. Ogonem! Gryź! Bariera! Spokojnie, no. Ja już wszystko do mnie dotarło i sprawa... Chuj, kurwa! I sprawa wygląda tak. Drugie cięcie ładował na Drakonota, który uniknął. Rozkojarzył się i przestał jakby blokować portale Bishopa, prawda? Bishop to zwęszył, no nie? Od razu otworzył portal, prawda? Wskakuje.
Megdarkmus, tak? Chwyta go za nogę. Wy... Używacie swoich skill, prawda? Zatrzymał się w portalu. Drakanut jakby znowu odmówił inkantację, portal się zamknął i uciął mu całą nogę, no nie? Lubi się powie. A spierdolił. Nogę, odciął. Ale uciekł Bisio? Nie. Nie no, Drakanut otworzył portal. Szybko, gonimy go. No, lecimy za nim. Ale dlaczego on tu mógł użyć portala? Bo Drakanot mu blokował portale, tak? Tak. Ale w momencie, kiedy Bishop go atakował, no to nie, już, wiesz no, przestał blokować jego portale, tak? I znowu... Ale bez nogi to będzie wolniejsze. Na pewno. Gonimy go. No goń! Podnosisz nogę Bishopa jako trofeum. Dobra. A to też się już. Dobra. No, tak, to podnoszę. Masz Megdus zje, okay, przekąskę. Ty? Nie, noga jest. A nie, ja. To Megdus wszystko w głowie i tak zje. Jami w takim razie. Ty przechodzisz przez portal, ale jeszcze coś tam kątem oka zauważyłeś, no nie? Rozjrzałeś się po tym zniszczonym jakimś kosmicznym, boskim świecie. No, to znaczy. Obręcz przestrzeni. A, to? Leży sobie ten wydrążonej przez czarną dziurę ziemi. No. A, no to zabiorę. Jojk. O. Dobra, wchodzicie do portalu i widzicie, że Bishop jest w miejscu jakby tam gdzie już cała drużyna jest, no nie? Tam, gdzie po prostu weszliście do tego świata, no nie? Tam, na tej wysepce takiej, no nie? W podniebnej wysepce, no. Tak. Dosyć tego. Nie powstrzymacie mojego wyniesienia. Wszystkie smoki na tym świecie umrą. A wraz z nimi cały świat. Każdy żywioł, każdy aspekt. No to teraz już się przejmę tekst. Myślicie, że do kogo trafiła dusza Garetha? Do kogo trafiają dusze wszystkich smoków? No do kogo? Chyba nie do ciebie. Do kogo trafiła dusza Evana? Do czarnego pierwcy pewnie. Pod kreską nam pomaga. Ze światów. Czekaj, ze światów. No te aspekty. No mów już do kogo, bo i tak chcesz nas zabić. No nie, bo... To wszystko jego wina. Dawał mi moc. To dlatego urzucałem się na coraz silniejsze i silniejsze smoki. Wiesz, że albo ty... 50 na 50 mi dawał. A wiesz, że ty i tak musisz umrzeć albo mnie? Znajdź się tego wierzokletem. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja już mam moc. Ja już nie będę zabijać. Ja mu nie wierzę. Nie wierzycie mi? W takim razie to skończymy tu i teraz. I jakby wyrosła mu taka kościano-demoniczna niebiosowa noga. Na miejsce tej żywej. Kolejna pętana, ja pierdolę. No i tą samą energię udał sobie Bacha, no nie? Rzuca się na ciebie. Medus, jedz! To robimy. I przy okazji po... mówiłem wcześniej, zeszła z Medusa. Zrobiłeś unik, no? To było moje... Zbroja. No to ten mój przyzwanie. I on teraz wchodzi na niego, nie? Ten przyzwanie. A ja próbuję się Megdus po prostu upierdolić o głowę, odgryzę. I spróbuję go przytrzymać tym przyzwaniem. A ty co robisz? No mówię, będziesz. Wchodzi ze mnie tym przyzwaniem. Ale no to dobra, no to przyzwanie zrobi, a ty? A. To robię... 5 śmierci. Wiesz, ładuję mocno na tym. Jeżeli nawet Bishop dotrzymałby słowa, to nie, no musi. Dobrze, uniknąłeś cięcia miecza. No nie. Istota z Mory Nocnej wciągnęła w niego, lekko go zestunowała i ty pchnięciem śmierci przebiłeś go na wylot i eksplodował. Bishop? Tak. I pękł. Megdus, jedz! I zostaw mi głowę. Nie, go też zjedz. Ja mi go wziąłem na solo.
To się może jeszcze, wiesz, zrobić. No, tak, no nie do końca. Jak mu noga odrosła, też może... Dobra! No i Meg dość się zaczęła szarpać. Byli opętani. Ale głowa została. Nie. No tak, Meg już za głowę. Ale powiedziałem, żeby głowę zostawiła. A no dobra, no to zostawiła. A resztę nie zadaj. I biorę głowę... A właśnie ten nie, biorę głowę. Ten nie został, tak? A to chyba się tobie bardziej należy. Siluvia? No to co wziąć? Że się tak przenosił. Komu się ta głowa tak naprawdę należy? Nie, zjedz ją. Lepiej ją zjedz. Podbój. Dobra, wieszam sobie tą głowę. Lepiej się jej podbój. Bo ja pierwsza wziąłem. Biszopa głowę? Nie, miecz. Jaki miecz? Z mieczem walczyć. Biszopa miecz. Sprawdzam, czy działa. Ja sobie tą głowę w formalinę ja włożę. Ten. I będę sobie, to będzie bardzo... O, co się dzieje, Oskar? Bo czuję, że to nie koniec. No to cóż. Nie no. Wszyscy oczywiście jakby zakończyliście tę walkę już przy wszystkich, wszyscy widzieli to, no nie? Ponieważ no... No tak, jesteście w sumie blisko miejsca, gdzie mieliście się ze wszystkimi już spotkać, no nie? No wszyscy widzieli, no, że faktycznie... Musni jesteśmy. Zabiliście. No ja mi się tylko... Naprawdę mogę wziąć to. Ale zdechnął. No, tak, wziąłem. Wybuch, no. Wybuch. Drużyna. Masz nogę i głowę. Nie, już nie, zjadłem. A ty mi mierz zabrałaś. Drużyna, mogę wziąć głowę? Tak, weź sobie, tylko bierz. Ja się tej... Dobra, no to bierzesz Siruvię, tak? Tak, chcę Siruvię. Okay. Ej, ja nie mu zabierałam. Dobra. No jak chcesz, to chcę, tak ci zależy. No to między sobą. Dobrze. Tam. Oddać, no. Spadliście na ziemię, tuż przy wszystkich, no nie wiem, przy całej drużynie. Megdus cały czas żuje jakby no ciało Bishopa. Smakuje i zje pyska, no nie, z nosa tak. Z dwóch dziurek, z nosa i z pyska. Trzy energie wracają do kuli Uriona. Nie no i no inaczej, no. On jest naznaczony, tak? Jeszcze dostałem. Czyli jest bardziej no pierzasty, tak? A on jest no faktyczny anioł z niego wychodzi, tak? Czyli... Tak jak faktycznie nie wyglądają, tak? Czyli te pierścienie, takie oczy. Co? A no tak. I też, też ja wiem jak on wygląda. Na okładce jakiegoś albumu był taki, takie coś też. Właśnie nie wiem, czemu zespoły metalowe mają takie dziwne okładki. Takie no psychodeliczne. Serio. No psychodeliczny rok. Nie, no ja wysyłałem temu. Wiktorowi, tak. Gold Angel to mi wyskoczyły perfumy jakieś. No, bo są takie. Anioł Gabriel Brunejka Pudzianowski teraz jest. O wiem, wejdę na ten. Na stronę na Facebooku ten. Posta po RPG. Tak wygląda? Takie części ciała, no. Ja mnie mu wywalają. Ładnie. A, że chodzi, że marmurowe. Mhm. Tak faktycznie anioły wyglądają. A jak wyglądam? W Nibiru. Mówię bardziej taki, no, pierzasty, tak? Tak jak? Jak kura. Kurczak. Bo w rzeczywistości anioły wyglądają inaczej, bo istnieją. No tak, oczywiście. O, prześmiejcie się. Co teraz? Ja wrócę. Zdechu, tak? Na 100%? Tak. Wybuch. Co z tego, że wybuch? Zrywano go, zrywano go. Nie. Żaden z nich. Ani on, ani on tak nie wygląda. Nie, nie. Ale tu masz takiego psycho anioła. Dobra. Zmieniałeś mi coś. Skoro zdech. O? To sobie nie wiem, weź tam tą głowę jego... O, wiem już jakby wyglądał anioł w połączeniu z... Jak się nazywają te roboty u ciebie? Anunnaki. Anunnak. Anunnak anioł, mam. Idealnie, patrzcie. Anioł w Anunnaku. No coś w tym jest. Robotaniu. Jeszcze raz. A ja wyglądam na kurczę. Tak mało znany zespół, tak niesłusznie. A jedna okładka też zespołu jest, bo te okładki zespołu to mają zajebiście czasami... Kto jestem twoim tym, tą głową kościoła? Co? Lebiosa. A, Lebiosa. Nie poznacie.
Zobaczcie, co ta kurczak kurwa przyszedł. Okej. Tu masz... A możemy wrócić do sesji? No ostatnio tak, razy. To są bliźniaki syjamskie małego diabełka i aniołka. I to jest normalna okładka płyty. O kurwa. Sklejone dwa aspekty. Dwa aspekty. Może sobie zmienić... Widziałam bardziej zajebane rzeczy. Dobra, już, przepraszam. Dobra, no. No, no, zabiliśmy Bishopa. Klasyr nie żyje, no. Wiele się stało. A Garys przeżył, na szczęście. Wszystkie kule wyciągnęły. Ale na pewno nie widzieliśmy tej kuli, tej zielonej? Mi się wydaje, że ona na pękoń mi się wyciągnęła. Serio to? Nie, no nie znaleźliśmy tej kuli. Ale... Tak, on ukradł. Ale nadal trwa wojna. Tak. Zabiliśmy naprawdę przepotężnego gracza. Ale straciliśmy smoka Tiraf. Straciliśmy gówno dowodzącego straży. Rady, przepraszam. No i straży w sumie też. Ale wciąż pozostało wielu członków Stowarzyszenia Mięs do zdobycia. No. Wiele artefaktów. Wojna jeszcze się nie skończyła. Dziękuję wam. Wasze dokonania będą zapisane w kartach historii. Ty będę. Od teraz będziesz nosić miano legendarnego słuszego jeźdźca. Legendarny kurczak. Bendera popuścił. A Bendera popuścił, normalnie. Od teraz... Od teraz... Tak będziesz zapamiętany na wieki. Tak. Zakryłem go chmurką na wszystko. A nie, to jest poważna sprawa, bo on się po prostu, on jak to usłyszał, to... Proszę. Ty. A kto nas mówi? Wszechmogąc. Mak kosmosu. To tyle. Sfer otknięty, niebios. I... Zdrajca. Ale w dobrym tym słowa znaczeniu. Dobry zdrajca. Neutral good. Serio? Legendarny jest co zdrajca. A ja teraz nie, a ja mam kosmosu. Dziękuję. Dziękuję w takim razie wam dzisiaj za współpracę. Ty zdrajca. A kurczak? No, szerofnięty. Jak on będzie? Ale będziemy się spotykać dalej. Nie słuchać. Nie, no tak, no jeszcze musimy... Robimy poboczne teraz od następnych sesji, już na luzie gramy. Tak, bardziej. Tak. Poboczne robimy. Czyli od następnej sesji robimy bardziej na luzie granie? I poboczne sesje, i poboczne questy. Na razie tak. Później dalej fabuła. Dobra, ale Rain... Rain z wami nie będzie potrafić. Czemu nie? Ja też... Tylko już inną postać wezmę. Tak, inną. To co, ja będę z Wiktorem siedział i grał tylko? No ja też... Inną postać wezmę. Ja będę też ten... A! Tak potężną. Tak dojebaną. No nie, no musi, bo muszą być zbliżone moce. Dobrze. No to co, no to... Czyli od następnej sesji troszeczkę luźniej i zbieramy dalej. Bywajcie, ale pamiętajcie, że już pewnie się nie zobaczymy. To mówisz jak mogę, tak? Tak. I dalej zbieramy rzeczy od następnej sesji i już jest trochę luźniej. Tak? Ja wam pomogę teraz, cycusie. Kto tak? Agares powiedział. Będziesz z nami zbierał te znajdźki? No a co? No. Kondziuar, przecież znam Kondziuara, przecież też ogon diabła i Undeo ogon diabła i... I w ogóle dwa lata temu, i w ogóle no stare czasy, to by było... I słuchajcie, no i musimy, no... Stowarzyszenie Mięs, tak? Oni mi już wszystko powiedzieli, Mięs, cóż. Jakbyś jestem wszechmogący, to wyciągam tą obręcz przestrzeni i pytam, czego to służy. Mam mniej więcej nie wiem, nie? Tak. Chyba wiesz. Ty chyba wiesz. No tak wiesz, mniej więcej, nie? Ale Oskar, tak będziesz szczegółowo, żebym im powiedział. Nie no, będziemy ty, się umawiać na sesję wie. Koluzi, nie? Co? Ten anioł pewnie wie. To znaczy, no jeszcze jest główny motyk, tak? Ukradę mu tak naprawdę z jego domu. Zbieramy trochę. Tak, jak chcecie. Proszę, możemy się tak umówić. Czyli zostało tak. Przepraszam. Możesz to. Zabieram przewodnicę na jakąś zabawkę. Tak trochę się dosłownie. I tłumaczę. A jak czytałeś, że jak to działa? A Gares, Kondziuar, to ogólnie tak. To mamy? Tak. To mamy? Mhm. No, że przenosimy. No właśnie, muszę on. Możesz się teleportować w dowolne miejsce we wszechświecie, tak? We wszechświecie, tak? Tak. To działa tak? Tak. O, no to spoko. To będziemy się teleportować... No, dowolne! Nawet jeśli jego nie zna. No. Ale ty teraz masz taką teleportację, że też możesz na całym świecie. Ale wszechświat cały kosmos? Nie no. Tak. Ty świat, nie no. Ja?
No nie, bo to nie może. A! Ona nie. A... Okej, wszechświecie. Nie. W sensie, no, Nibiru i 7 sfer, tak? Ale super. No dobra, 3. No dobra, 4. Super. A on? No, nie, no, 3. A on cały nie, kosmos? No, więcej niż 4. Oj, dobra, to umówcie się kulturalnie. On kosmos, tytuł. Nie! Powiedział, że więcej, że sfery jeszcze. A dobra. Czyli no, mamy jeszcze rękę początku do zebrania? Nie, nie zebraliśmy. Nie. Botwiny też nie. Nie. Też. Gołąbki? Nie. Dziczyzna? Nie. Obręcz... Nie, no, bo my... Zbieraliśmy... Obręcz przestrzeni mamy. A zegarka mamy. Czasu nie mamy. Zegarka czasu jadu. Sierpy anioła, cieręcina mamy? Nie. Nie mamy łańcuchów. Jak w Harrym Potterze, no. Nie mamy. Możesz cofnąć czas w danym miejscu, tak? W sensie możesz zobaczyć, co się kiedyś stało w tym miejscu. A, ale to co, nie... co tak działa? A to nie jest tak, że zegarek czasu. Ale to nie jest mamy. Tak, że ja sobie mogę. Ale kto ma zegarek czasu? Nikt nie ma. A gdybym połączył zegar czasu z obręczem przestrzeni? No to byś nie rozpierdolił wszystko. Dobra, nie masz ich. Podróżować. Nie, musisz mieć kowala artefaktów, który nie żyje już od bardzo dawna i... Albo znaleźć się... Umówmy się tak, że wszystkie takie pytania sobie wymyślił w domu i napisz do Oskara, a to on ci wtedy podpowie. Albo znaleźć się jakiegoś potomka. Albo w ogóle w komentarzu. To już, zadawać. Czekajcie. Możemy pozadawać takie pytania w komentarzach. O. Proszę, posłuchajcie mi chwilę, no please. Agares i Conjurer też go proszę. Tyle, którym życiem mamy. Mamy. Tak. Echo mamy. Mamy. No w sumie mamy. Czekaj. No w sumie mamy. Echo mamy, tak. No mamy. To ja wchłonęłem, mamy. Ja wchłonęłem. Paralut też. Nie. Pralodu nie, nie mamy. Pralodu nie mamy. Słonina się nie zgodził. Lawina. Krasule mamy? Nie mamy. Nie. Pieprzowiny nie mamy. Pępowiny nie mamy. Lawiny nie mamy. Gadziny nie mamy. Włócznie świętego Huberta? Mamy. Cieręciny nie mamy. Sierpów anioła, jadu, zegarku czasu, dziczyzny. I gołąbków, i botwiny. I ręki początku. I tak. Ręki początku. Mamy całą lewą, górną. Coś czuję, że najbardziej najtrudniej będzie ta ręka początku, bo to może coś zajebistego to chronić. To jest obręcz przestrzeni, tak? To co tak, mamy. Dobra, to teraz z mocą. Pralodu, a nie, pralud będzie to mniejszy. No na pewno pralud. A jak na razie gdzie idziemy? Ja nie wracamy wiem. Do Eregardu. No my jadę Hektorionu tak, wracam. Odpocząć ja jadę Hektorionu wracam. A ja idę do, słuchaj, do jakiegoś chemika, żeby mi tą głowę formalizować. Tego Huberta. Okay. Ja sobie... Dobrze, w takim razie Rain robi nas wszystkimi kopułę. Chcecie się przedostać do Eregardu? Tak, chcę do Hektorionu. No i widzicie, że za kopułą jakby tą, no nie, na urwisku stoi. No tak, czarnego pierwsza jest, tylko trzeba zabić, będzie koniec wojny. Nie, no nie, jeszcze chodzi. Ale mamy skończyć wojnę, czy nie? Czy wojna skończy z nami? Albo wojna skończy z nami. Brawo. Już znacie mój plan. Będę na was czekać. Na kresie świata. Na zakresie. Na zakręcia. Ajajaj. W objęciach ognia będziemy trwać tam oboje. Bo chociaż tak myślisz, nie różnimy się nic. Nie dla nas są laury i ziemi podboje. W objęciach ognia będziemy trwić. Więc kiedy będziecie po prostu mieli czas, chęci... Proszę bardzo, Conjurer. Proszę bardzo. Możemy się spotkać. Tak, ja was zapraszam, ja wam to mówię. Tak, no i teleportowaliście się, dobra. A, i czyli to jest taki teraz typowy RPG, gdzie ten ostatni boss końca świata, co poczeka. A my możemy w tym momencie porobić. Tak. My Ciri teraz... poczeka. Albo jak w Zeldzie, że możemy lecieć. Ale to jest chamskie, nie? Ta Ciri tak tam siedzi, a ty robisz questy. Robisz sobie całą mapę i dopiero... W Falloutie 4 syna ci porwali. Poczekaj. A ja zbierasz puszki i budujesz bazy. Czekam. Czyli tak jest mniej więcej, taką poczeka sobie. No, poczeka. No, tak. Albo... Tak jak było zazwyczaj, jak główny motyk był olewany, będzie rosnąć w siłę. No tak. No Bishop dla niego zbierał potężną duszę smoków, tak? Tego się dowiedzieliście. Więc musi być wkurwisko silny, tak? No to może byśmy się rozdzielili wtedy, co z tymi artefaktami. Ja właśnie no, tak. Ale nie! To każdy sam pozdobył. Nie, słuchajcie, na następnej sesji, już ich mało zostało nam. Pozdobywamy resztę. A, na 8, a na 9 pójdziemy na czarnego piewca. No i mamy. Niech ci będzie. Jak damy radę w tą sesję garnąć wszystkie te śmieci, co mam. Damy radę, bo tu już teleportacja mamy. No, ale pamiętajcie, że im więcej ofiar zginie, tym no, bardziej, właśnie, tym potężniejszy robi się czarny piewca. Pytanie do Kondzio, tak? No. Możesz teraz Kondziuarem pograć.
Bo w sumie będę zabił Bishopa, tak? A Kondziuara teraz by miał swojego jakby Nemezis, no nie? Swojego bossa, no nie? Ej, czyli chce zabić czarnego piewca, czyli tak? To jest ten taki moment, że mi taka opcja wylatuje. Choose your character, no to. A, że mogę kontynuować Bendearem, bądź przerzucić. W jakiejś grze to było, nie? Tak. No chyba tak. Że można było w środku gry zmienić postać na inną. Chyba tak, chyba. Gdzie to było? Nie pamiętam. Gdzieś to było. Dobrze. A więc. Będziemy sobie. Gdzie jest karta Kondziuara? A czy Kondziuara wystarczy coś inny? Bo teraz on. Bo... Kondziuar jest bardzo. Ej, Kondziuar w ogóle poziomem dorasta? Coś się pomyśli. Minęły 2 lata, różne rzeczy mógł robić. Czyli coś na... się myśli, a jak ja chcę zmienić Kondziuara. Dobrze, na potrzeby jakby. A, dorasta. O, mnie też. Ale zrobi się chyba przez tę kartę, co? No nie wiem, on z tym zajebistym kamiennym rycerzem normalnie parował się, wiesz, no broni, no to... Nie, Kondziuar jest, tylko wiesz co, Kondziuar... Jest, ale czysta karta, czekaj. No to się zrobi. To się... A, no to faktycznie, upgrade'ujesz, tak? Już na te czasy. No to daj na chwilę tą kartę, bo ja chcę taką fajną scenę zrobić. Nie, smokie, idę zemstą. Za zabicie mojej matki. Smoki. Piwko, smoki. Ale pojawiła się wam wszystkim w głowie myśl, no nie? A i oni też mogą zmienić postacie teraz? Nie. Nie. Na Batana. Nie, nie przewiduję jeszcze drugiej tyle sesji, więc ten no. Nie jestem przychylny temu, ale pozwalam. Z zielonki, pochodzę. Szukam za zemstę mojej matki, tego chuja czarnego piwca. Musimy tutaj przywiązać, żeby to skrzydło się trzymało. Powinni znaleźć jeszcze takie napisy kolorowe, nie? Nie, czekaj, jeszcze. Żeby one jeszcze migały. Nie uczyłem się. Dobra, już wybrałem. Masz ultima? Mam pomocny telefon. To poczekaj. Nie, nie wybrałem jeszcze. Nie, już wybrałeś. Nie, no bo, dobra, gadajcie chyba, coś chcesz mówić? Nie wiem, co to ma. No mów. Że część jakby... Wielu umarło, no nie? Między innymi Rektum, czyli kryształowy smok, no nie? Jego brat Dekerast. To z ogona diabła, no nie? Małżowina, no nie? Morła? Tak. Rozerwał w sekundę przecież. Tak? Małżymina to ten, no. Nie zdążył się przemienić do końca. Chciałbym go sushi zrobić. No i to ja dopiero wybrałem. Tak. I jakby wszyscy oczywiście zobaczyliście tego czarnego piewcę, no nie? Kondziuar chciał się wyrywać, ale inaczej by zachwiał teleporty, no nie? I mogło go uciąć w połowie, czy coś takiego, różne rzeczy by się stały i powstrzymaliście go? Nie, niech już się nas biegło. Nie, wtedy... Zmieni postać już obowiązkowo. No to nie, Agarek go trzymał tak jedną rękę. No, zdecydowałem się już. W sumie wrócę sobie chętnie. No. Bo w ogóle cała, wiesz, kontynuacja Kondziuara miała polegać na zbieraniu właśnie sprzymierzeńców na wojnę, nie? A dużo już za niego zrobiliśmy. Dobra, Bendera przy was po prostu mówi w tym czasie ja już nie sposób. On poszedł nauczać w tej szkole. Nie. Bendera w tym czasie do formaliny wkłada głowę Bishopa. Nie no. Ale wielu członków, no nie? Stowarzyszenia Mięsa i Ogona Diabła i ten... Widzicie, że w ich sercach zaczął się mrok. Hesperyt na przykład. Słysząc czarnego piewca, nie wiadomo czemu uśmiechnęłaś. Podobałeś? Nie. Żegnajcie, drużyno. A wtedy wszyscy już zrozumieliście. Jeszcze chwilę. Wtedy już wszyscy już zrozumieliście, że czarny piewca może wskrzesić. Różne osoby, prawda? Ale to będą po jego stronie wtedy.
Nie wiadomo. Kondziolar mogły wskrzesić Evana. Ale musiałby się pojednać z Czarnym Piewcem. To jest jedyna opcja. Sorry, stary, nie będę wskazał twojej postaci. No, będzie garodowy kurczak. Dobra, to mogę jeszcze jedną scenę odegrać? No. Tylko ścisnę to. To zaprosiłem was wszystkich do karczmy. Przyszliście wszyscy? Ten dam raport, ten? No tak, tak, tak. Oskar, tak. Dam raport i oddałem ten. Tak, tak. No to już nie. Zrobiliście swoje zadanie. Nie, z tydzień mógł minąć? Tak. Co, dostałem jakąś nagrodę za to, że odzyskałem właśnie? 30 sztuk złotych. No tak, tak, tak. Może być. A w ogóle jaka nagroda była za pokonanie? Bishopa? Jaka nagroda, no? Nie, na Bishop to... Za... No i na znaczenie, tak? No. Ale no 10-krotna moc. To chyba wystarczy. Ale o jakieś pieniądze, czy coś? Miasta, kraju, czykolwiek, nie? Tak samo odzyskałem chyba. Wynagrodzenie, nie wiem, coś. No bo to zaraz będziemy myśleć. Kościół, to mi jedną scenę pozwolę. Dobra, no. Dzwonię do każdego z was. Pamiętacie, dzisiaj 17 w tej karczmie? Ja nie mam runy. Nie ma runy. Te najlepszej w mieście. Tak, tak. Najlepsze. Tak, pamiętam. To się wcześniej umówiliście. Umówiliśmy się jakoś. Ja sobie za te pieniądze zacząłem budować dom, bo ja nie miałem domu w sumie jako Bender. Został spalony, ale potem no odbudowałeś. No to odbudowałem. Ładnie urządzam, próbuję tą szkołę ogarnąć. Ja wróciłam z otchłani. Popatrz, a to przyszliście wszyscy do karczmy. Tak. I formalinie ładnie zapreparowana, ładnie zadbana głowa. Będzie stało u mnie na półce w horrorowym miejscu. Zabierz to. Muszę się pożegnać z wami. Odchodzisz. Ja no, zostanę tu w Ergardzie, bo muszę ogarnąć tą szkołę. No to czasem będziemy się odwiedzać. Tak się fajnie. Megdark, pożegnaj się. Serio, przykro się Megdu zrobiło. Mimo, że Megdark nie istnieje. Ale ja was samych tak do końca nie zostawiam. Pieniędzy mam potąć już. Mnie stać na wszystko, kurwa. Bilet kupiony już. Ja nie wiem, czy ja będę w Ergardzie na stałe mieszkał. Ale... Ja też tak często nie będę w Ergardzie. Słuchajcie, ja was tu samych nie zostawię, także... Zdrówko. No Lektorion pewnie za to się robi. I siada potężnym takim, że prawie się ława zerwała. A mi się grafik trochę zwolnił. No. Pani scena jak skrywa. Co? Fajna. To nie, taka. To co teraz? To jest ten moment, kiedy w filmie no. wszyscy widzą, jak klaszczą, się cieszą, nie? A, to scena po napisach jest? A to po napisach? Może tak. Scena po napisach, no. To co? Ręka początku, na początek. No i od teraz mamy podróży konie. Dobra, no to króciutko już. Wszędzie sobie po prostu zero dopisujecie i tyle, nie? Ja się już nie znaliście. Wszędzie? Mam cenę. Wszędzie? Wszędzie? Tak. Tylko? Bo ja wkonałem mnie to, że ten. Co? Tylko? Tak. A ten mój wiesz. Da dla formalności. Coś za. Nie chcę mi się liczyć. Ale co, dam radę. Artefakt, coś dam za radę tworzyć za fatera, czy raczej się to nie wyda? Ja artefakt wkonałem, mam jeszcze trochę. Da radę przynajmniej za 10, 20, czy nawet 30 lat odtworzyć za fatera? Czy to raczej skazane jest na. Będziesz próbować. Dobra. Czyli tu 0, zielarstwo 640? Ale w zdolnościach wczoraj wszędzie do wszystko tak, zero. Tak. I wy dalej będziecie tymi postaciami. Ja mi jeszcze dodatkowo 8000. Razy półtora. Minus 500 to... A ja ten za tę kulkę? A, no tak. Razy półtora? Dobra. A, dobra, no może być razy... Minus 200 talentu magicznego. Z dwa? Słyszycie? Minus 200 talentu magicznego. Wszędzie zero, to wszędzie zero. No tę kulkę też... No, zero, tak? Bender do końca życia nawet iskry nie wyczaruje. Ja talentu magicznego. 8 tysięcy, no to dużo muszę przyznać. To jest. No to nie wiem, co ja mogę. Gitara z 1120. Co mi należą 8 tysięcy? Mocy, ile ogólnie mocy dopisujemy? Co? Mocy dopisujemy. Ile? Ile mocy? Razy 10, nie po prostu wszędzie 0. Ale jeszcze te kulty, tak? Ale ja mi jeszcze dodatkowo razy 2. Tak. Ja pierdolę. Minus 200 talentu mam. 20 razy mu powiększyłeś. Tak. I oni z tym kondziuarem takim... On... Nie, bo tak naprawdę to teraz są dwie istoty. Jedna też boska istota, tak? To co, mogę sobie wypełnić trochę? Dzisiaj? Dlatego podwójnie. Hmm. Zastanowisz się, co dalej. No to wypełnij, wiesz, już potem nad mocą... Nad mocą pomyślimy. No i gdzie jest ta równość? Ty kiedy jesteś taki po
ukrytą. Nie ma żadnej równości. Jaka równość? A była równość od początku? Nie wiem, czy to. Czekaj, tu jest wypełniona karta. Czyj to jest pismo, czyje? Twoje. Takie ładne pismo? Za cholerę, nie moje. Moje, ale... A, no to można tego użyć. No tak, tylko że... Czekaj. Nie, nowa karta. Czysta karta. Nie, bo to ładnie... Wam kto giał jami? A. Tak on wyglądał tak naprawdę. A co, nie widziałeś mnie? 10 tysięcy mocy inteligencji. A, taki za nim. Ja mam kurwa... 18 tysięcy siły woli. Tylko teraz mam jakieś złote ręce i nogi. Bendary, kądziur jest dużo prostszą postacią, nie będzie się jarał smokami. Tylko ty, on też ma minus 10 talentu magicznego. Kądziur. No bo to są rozpierdalacz. 4380. Tylko to jest rozpierdalacz. A to był rozpierdalacz naukowiec. A to jest taki już, kurwa, tylko pod siłę wszystko wytrzymał. Dobra, to zrobimy, że po prostu razy 70 i tyle. Razy co? Razy 70 mocy. Ale to potem sobie obliczę, ile to jest. Wszystko po prostu, wiesz, no dobra, obliczę i prawie i tyle. Ale Bendara na razie jest zawieszona. Ale będzie troszeczkę... Kondziuar będzie troszeczkę... No nie, no będzie całkiem słabszy, no nie? Od wszystkich. Ale on ma te pasywki, tak? Unikatowe. Tak? Właśnie, że im bardziej jest ten, to... Ale siły ma najwięcej ze wszystkich. 4370. Chyba co? I wytrzymałości... Ile ma? No pomijmy więcej niż tu ma. A ile tu ma? No ile ma to? 180? To żarty jakieś? 180 razy 7? Razy 70. O, no ja chcę rzec bym ile miałeś moc, miałeś? A, czyli będzie miał więcej od reszty. 400. Coś policzyłem, to mówcie. 180? Chyba tylko 10. Dobra. Razy 7? Tak. Myślę, że koło... Ja miałem chyba... A ile masz teraz? No miałem 3000... Słuchajcie, typowy warrior 120, to jest. 20, wytrzyma... Mocy, to nie wiem, czy to Wiktor, pod wytrzymałość i siłę. Typowy, wiesz, warrior. Zaraz, bo ogólnie przecież rozdawania mocy nie nagrywamy, tak? Więc już może pożegnamy się. Tak. I ten, no. To dziękujemy za sesję. Jak na razie to jest najważniejsza sesja, bo... Bajojajo. No niektóre rzeczy... Bajojajo. Bishop przewijał się przez 3 kampanie i w końcu jakby, no... Upadł, no. Pękł. Tak, więc myślę, że nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że to jest najważniejszy moment we wszystkich 3 kampaniach. No mimo iż w tej pierwszej pożar smoczek dusz, no to nie był jakby główną postacią, ale pojawił się. Mniejsza z tym. W karasiu. No to na razie. No i na zakończenie, tak jak na przywitanie, Hitler, pedał, samobójstwo, gwałt, pedofilia, no, do widzenia.